Nie spodziewaliśmy się, że tak długo to będzie, tak długo będziemy na scenie, tak długo to będziemy robić. Jakoś nigdy nie wyobrażaliśmy sobie tego, jak to będzie później. Po prostu robiliśmy muzykę, jeździliśmy na koncerty, a czas mijał. I nagle jest już drugie czy trzecie pokolenie, nie? I to jest szokujące. I genialne, mimo że wiem, że ci artyści się mega stresują, bo nam się z tego zwierzali. Mi też się zwierzali, jak byłem tam u was na backstage'u. To naprawdę widziałem, wiesz, gości, którzy występują na koncertach, którzy mają swoją publiczność, swoje płyty, złote, platynowe i tak dalej. I oni stoją i wiesz, gość mi mówi, wiesz co, daj mi chwilkę, bo ja zaraz mam wejście i jestem po prostu na maksa zestresowany, nie? Tylko świat! Czy wiesz, czemu wilk tak wyje w księżycową noc? Kłamstwo jako takie nie istnieje, wszyscy mówią prawdę i w pewnym momencie Ricky Gervais gra człowieka, który w pewnym momencie odkrywa to kłamstwo i zaczyna wykorzystywać to do swoich celów, okłamywać ludzi. I nagle się okazuje, że oni wierzą w tą historię, którą on im opowiada i najpierw w gronie, nie wiem, dajmy na to 12 osób za nim podążają, a potem cały świat za nim podąża, wszyscy mu wierzą. Jest jakaś analogia? Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Dzień dobry bardzo, witam wszystkich i dziękuję też wszystkim, którzy są tutaj z nami i którzy nas dopingują. Jeszcze z nas nie zeszło, tak jak zresztą z Roberta Karasia, to, że od 4 tygodni przemawiamy tutaj do was w najlepszym programie o kulturze Zero Kultury. W sumie to jedynym programie o kulturze. Dobra, te na YouTubie się nie liczą. Znaczy my jesteśmy na YouTubie. Zero Kultury w składzie. Marcin Sońta. Dzień dobry Państwu, nazywam się Marcin Sońta i od 15 lat jestem kuratorem Maćka. A także Michał Walkiewicz. Zero kultury. Przynajmniej w dobrą kamerę popatrzyłeś w końcu. Dobrego. Dzisiejsze tematy to będzie 25-lecie Matrixa, będzie Jezus w popkulturze, będzie top 10, a właściwie nawet troszeczkę więcej easter eggów. No i jak to się mówi, że co zrobimy? Niepokoi mnie, za to robisz. Przeszczepimy? Co chcesz pokazać? Przepowiemy. Słuchajcie, te kalambury mi nie wyszły. Chodzi o to, że sobie przerzucimy fokus i zrobimy ciach, rach, im naszym gościom. Tak będzie. Nie wymyśliłem niczego lepszego. Dobrze, a teraz powiemy, o czym nie będzie ten program. Ten program nie będzie o filmie Super Siostry, ponieważ z trailera nie jestem w stanie powiedzieć, o który sezon Stranger Things chodzi. Wydaje mi się, że autorzy też za bardzo nie wiedzą, bo umieścili tam kadry właściwie z wszystkich sezonów. Mam Marvela w domu. Nie się cieszyć. Jest. Jest moc. Na pewno nie powiemy też o remake'u filmu Naga Broń, który powstaje prawdopodobnie z Liamem Neesonem i Sandrą Hiller, czyli tą z Anatomii Upadku i Strefy Interesów w obsadzie. To jest najbardziej randomowa obsada chyba na świecie, no bo co, Liam Neeson po prostu brzmi jak Lei z Limitsyn. Po nazwisku go wzięli. No i tak go wybrali. Po warunkach. A Sandra Hiller, bo co, bo sprawdziła się w głupich komediach? Nie będziemy też mówić o grze Dragon's Dogma 2. Jest to świetna gra. Jest tak dobra, że prawdopodobnie za dobra dla nas. Jeszcze jest dla nas zbyt skomplikowana, jeszcze jej nie zrozumieliśmy, ale kto wie, może do niej wrócimy. Ja widziałem tylko, że jest tam troll na przykład i można do niego strzelić i on wtedy zamienia się w most. Na pewno do tego nie wrócimy. Powiedzieliśmy już o wszystkim, o czym nie powiemy, to teraz wam powiemy, o czym powiemy. Zapraszamy, ciach! W telewizji to się tak ładnie mówi, że mamy taki odcinek świąteczny, specjalny, no bo w końcu jest Wielkanoc, jutro będzie. W związku z tym... A dzisiaj nie ma? Dzisiaj jest Wielka Sobota. Czyli dzisiaj co się robi? Moczy się jajeczka? Święci się... Dzisiaj się chyba święci jajka. Tak, Wielką Sobotę. Przepraszam bardzo, jesteśmy poganami tutaj, siedzącymi na tych krzesłach, pufach i fotelach, ale tak, święci się jajka w sobotę. Tak. Tylko świeckie tradycje. Easter eggs. Easter eggs to są wielkanocne jaja, a w świecie gier wideo i nie tylko w ogóle popkultury. Co to właściwie jest? Jak to nazwać? To jest coś, jakiś element w danym dziele, który do niego nie pasuje, nawiązuje prawdopodobnie do innego dzieła albo nawiązuje do jakiegoś innego świata, innej rzeczywistości. Czyli świetnie to
pisałeś, no, więc właściwie nic dodać nie chcę. Fantastyczna słownikowa definicja. Zabawny element. Widzisz go i sprawia, że czujesz się fajnie. Tak, bo właśnie tu o to chodzi, bo tu chodzi o to, żebyś ty to zrozumiał, ten element. Jak to zrozumiesz ten element, to wtedy czujesz się jak taki odkrywca, jak taki Krzysztof Kolumb, który w tym momencie przywozi choroby. To się odwołuje do erudycji popkulturowej, więc nie każdy może sobie pozwolić na dekodowanie easter eggów. Natomiast no, jest to zawsze przyjemny moment chyba w gamingu czy w filmach. To jest taka miła, łechcąca nas. Ja mam easter eggi, słuchajcie, tutaj. Na przykład, wiecie co to jest za easter egg tu? O, proszę bardzo. To jest napisane Boston Celtics, prawda? No. Ale jest tutaj taki lasek, a ten lasek jest z Minnesota Timberwolves, ponieważ jest to koszulka Kevina Garnetta. I to jest taki easter egg. To jest super pomysł. Teraz sobie tak właśnie przypomniałem, że to może w sumie jest taki easter egg. My wybraliśmy z choinkami zapachowymi. Tak, bo wybraliśmy... Właśnie, ale pytanie, to jest najważniejsze pytanie, czy jest dalej choinka w waszym domu, czy nie? W moim już nie, była do marca. Nie. Odkąd jestem żonaty, tak jakby choinka jest wyrzucana wcześniej dla zdrowia psychicznego i tak jakby zachowanie wyjątkowości Bożego Narodzenia. Moja jest na balkonie, ale jest rozebrana, także czuję się rozgrzeszony. Mówisz o żonie? Tak. Wrócę, to ją wpuszczę. 10 easter eggów w grach wideo, które dla was wybraliśmy. Spróbujemy je wspólnie zrozumieć i zobaczymy, czy nam się podobają. Numer 1. Krowia armia w Diablo 2. To jest taki przykład easter egga, który powstał trochę na zamówienie, ponieważ przy okazji Diablo 1 pojawiło się bardzo dużo takiego szmeru wokół tego, że podobno istnieje ukryty level, gdzie się walczy z krowami i z krowim królem. Tego chyba tam nie było w jedynce. W jedynce nie. Ale w dwójce twórcy gry na życzenie stworzyli specjalny ukryty level, do którego mogłeś się w magiczny sposób przenieść i walczyć z krowami. Tak, i podobny case był w Wiedźminie, chyba w trójce, kiedy zabiłeś 2 albo 3 krowy, czy tam może więcej, jak robiłeś rzeź krów, to wtedy pojawiał się taki wielki bies. I ten krowi bies. Krowi bies i on miał taki level, że ciężko było go pokonać. Właściwie było to praktycznie niemożliwe. Czyli to był easter egg w easter eggu, czyli jajko z niespodzianką, czyli jajko w jajku, czyli matryczka. Jajko z niespodzianką, czyli coś, co jest zakazane w Stanach Zjednoczonych. Taki z przesłaniem wegańskim trochę jednak. Trochę tak. Anty-McDonald's. Nie pamiętam, jak to było w Diablo. Czy w Diablo też się trafiało do krowego poziomu za jakieś niegodziwe czyny, typu rzeź... Właśnie nie pamiętam. Wydaje mi się, rzeź inwentarza, portal, ale... portal teleport, że trzeba było jakiegoś czarodzieja znaleźć, czar czy coś takiego. A w ogóle krowa jest często takim motywem w grach, zauważyłem, który się gdzieś tam powtarza. Czy tam w Earthworm Jim też krowy były, z tego co pamiętam. No tak, ale to chyba jest też miara dojrzałości, jednak nieruszanie tych zwierząt hodowlanych w grach i pozwalanie ich na spokojną egzystencję. Coś takiego jest. W zgodzie z rytmem przyrody. Tak, i grasz sobie i myślisz o tym, o kurde, ale oni są świadomi, super, i właśnie żresz w tym momencie hamburgera, nie? Ale coś takiego jest, że jak grasz w Call of Duty i strzelasz do ludzi, to spoko, lecimy, ale jak leci na ciebie piesek, to o nie, dobra, trudno, umrę. Nie. Tak. Kolejny easter egg, chyba jeden z moich ulubionych, to jest Indiana Jones. Tak. W lodówce Fallout Vegas, czyli nawiązanie do filmu Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki. Tak. W którym to był wybuch bomby atomowej i Indiana Jones schował się w lodówce. Bo to było takie miasteczko, takie... Testowe miasteczko. Testowe miasteczko dla bomb atomowych, gdzie on po prostu się ukrył, stwierdził, no tak, w lodówce przetrwam. No tak, no bo w lodówce wszystko przetrwa. Więc uznał, że przetrwa wybuch bomby atomowej i w pewnym momencie eksplorując świat w Fallout Las Vegas. Fallout Las Vegas. Znajdujemy lodówkę, a w niej zwłoki, czyli tego Indiana Jonesa, który jednak nie przetrwał. Fallout przysieka stara. Żeby się cieszyć tym easter eggiem, trzeba chyba trochę się odobrazić na Spielberga za to, co zrobił w ogóle z Królestwem Kryształowej Czaszki. Ale to nie, właśnie nie. Właśnie tym bardziej się cieszysz, jak jesteś obrażony na niego. Myślisz, jak cię wyśmiewają, Spielberg gnoju. No i chyba warto warto powiedzieć, że zawsze warto zapropsować Fallout New Vegas, bo, tak. Bo jest to taka gra. Jest to piękna gra, fantastyczna. Chyba najlepsza z tej... Ale widzisz, na przykład trójwymiarowej ery Fallout. Mi się Fallout 3 bardzo podobał, ale to też dlatego, bo to był tak jeden z pierwszych takich gier otwartych, w których utonąłem tak totalnie i chodziłem, wiesz, od miejsca do miejsca, jak przechodziłeś obok jakiejś jaskini czy tam fabryki, a dobra, wejdę, nie? I potem, o kurde, Znaczy, w ogóle sam Fallout jest pełen takich easter eggów, tylko niekoniecznie związanych z popkulturą, tylko nawiązujących do tego świata falloutowego. Więc to są easter eggi w tym uniwersum jednym, nie? Jestem bardzo czuły na kolory, nie? W sensie, znam 4, ale żadnego z nich tam nie było. Była tylko zieleń, nie? I tej zieleni w tym falloutie 3 było tak zieleni dużo, że... Szarość. Zieleni, nie, szarość. Zieleni, szarość i brąz. Żółtego było dużo. No dobra, bo jakieś takie, to była jak w ogóle taka era w gamingu, że wszystko było zielono, brązowo. Żółto pomarańczowe było w Fallout New Vegas, no. Ale to samo było we wszystkich tych Elder Scrollsach, nie? Morrowind był żółty.
No nie, no może Oblivion kolorowy. Jak wychodził Fallout 3, były dwie zasady. Wszystko musiało być magazynem wielkim i wszystko musiało być zielono, żółto, brązowo. Żółto-brązowe. No, trochę tak. Żygowino. Ale widzisz, na przykład przez to Fallout 4 mnie trochę odrzucił, że było tak jakoś za kolorowo i za jasno i za czyste niebo było. Kolejny easter egg to Dead Rising, ale nawiązuje do innej gry o zombie, Resident Evil, część pierwsza, gdzie jedna z bohaterek Jill zostaje o mało co niezmiażdżona i jej współkompan towarzysz mówi, że o, niewiele brakowało, o mało by została Jill Sandwich, czyli tak. Kanapko z Jill. Tylko, że ona mówi to on mówi to w taki sposób zły, jest taki fantastycznie tragiczny voice jej acting. Jest fantastyczna. Yeah, right. Taki wiesz, a weź przestań. No i potem parę lat później, kawalarz z ciebie. Grając w Dead Rising, trafiamy do centrum handlowego, gdzie jest restauracja, kanapkarnia, która się nazywa Jill Sandwiches. No. A Dead Rising to jest gra, w której mamy zombiaki, tylko takie raczej na wesoło. No, w sensie jest to wesoła rozwałka tych zombiaków, mało mroczny tytuł. No, to jest taki remake Świtu Żywych Trupów tak, trochę, nie? Tak. Z centrum handlowym i tak dalej, ale no, voice acting do pierwszego Residenta, doceniam, że powiedziałeś Evil. Resident Evil. Prawilną polską wymowę. Bo to jest po śląsku. Evil. Resident Evil. Resident Evil. No, ten dubbing jest, ten voice acting jest legendarny po prostu. Tam jest legendarny i w Silent Hill 2 jest legendarny też voice acting. To są, nie, dobrze powiedziałem, Silent Hill 2 też grając w to, gdzieś tam masz wrażenie, że ta gra traci przez to ten swój klimat fabularny. Z tobą nie rozmawiam, bo ty nie lubisz Silent Hill 2. A ja uwielbiam Silent Hill 2, uważam, że ten dubbing jest... Nie, to czekaj, kto nie lubi z was? Voice acting. Ja nie grałem. A ty nie grałeś, ja dobra. Nie grałem, okay. Więc nie lubię. Nikt nie chce się do tego hot take'u przyznać. Nie, no spokojnie, czekam teraz na wersję Blooper TV. Ale do Silenta jeszcze dojdziemy. A propos dubbingu w Resident Evil. Nie wiem, czy pamiętacie taką sytuację, kiedy dostawcy gier pirackich ze wschodu w latach 90. postanowili nam dubbingować gry te pirackie i dostawcy ze wschodu, a więc ze wschodnim akcentem, sami nagrywali dialogi bohaterów i podkładali je do kodu. A to na pecety, bo na pecety tylko mogli to wrzucić. Miałem tego, miałem Kingpina i... Kingpin był zajebisty. Jak znajdowałeś łom, to dialog szedł tak, o, co to u nas jest? Myślę, że przyda się. Co to u nas jest? Kingpin. Kingpin, niedoceniona gra straszna. Kingpin. Kolejne miejsce, kolejny easter egg to Psycho Mantis, czytający memory kartę, czyli kartę pamięci w PlayStation 1. To była fantastyczna rzecz, ponieważ ja miałem wtedy PlayStation 1 i miałem bo on czyta tę kartę tylko gry Konami, które były, czyli to było wtedy ISS Pro, to było Overlife, Azure Dreams, to było Suikoden, to było Vandal Hearts między innymi. Castlevania chyba. Też. Castlevania też, Symphony of the Night. I te pięć gier ja miałem akurat i on mi czytał je wszystkie po prostu. I, o, widzę, że lubisz piłkę nożną. O, widzę, że lubisz randkować w Overlife, Azure Dreams. O, widzę, że coś tam. Ja, what the fuck, co on robi, nie? To jest w ogóle dla mnie... Co jest grane? To jest arcydzieło easter egga, nie? Że właśnie jesteś dzieckiem, masz ten dziwny tryb myślenia, ci się włącza. A jednocześnie masz... Skąd on to wszystko jednocześnie wie? Jednocześnie masz gościa w kombinezonie BDSM, który wisi nad tobą i ma maskę przeciwgazową jeszcze taką i wiesz, mówi tym swoim dziwnym głosem. Czytywał wszystkie twoje ruchy, więc unikał wszystkich twoich ataków i trzeba było przepiąć. Znaczy, inaczej, można go było pokonać też. Można było? Też inaczej. Ale można było też przepiąć kontroler. I to wtedy było, I can't read your mind! Do drugiego portu. I tam jest bonus do tego jeszcze dodany, bo w ogóle seria Metal Gear Solid to też są easter eggi, tylko zwykle one są związane najczęściej też z tym uniwersum. I w Metal Gear Solid 3 Snake Eater, które też jest absolutnym dziełem sztuki, jest jedna z najlepszych, legendarnych walk z bossami i to jest walka z The End. Tak się nazywa, to jest taki stary snajper, który jest w przededniu swojej śmierci. I to dosłownie, ponieważ jeżeli nie umiesz za bardzo z nim wygrać i się on kamufluje za bardzo przeciwko tobie, no to wystarczy w konsoli przestawić zegar o tydzień do przodu i on wtedy umiera. I to jest... No kto na to wpadł, no? Hideo Kojima. No to jest geniusz, absolutny geniusz. Jeżeli główny boss opanowuje twój umysł i żeby go pokonać musisz zmienić port w joysticku, no to to jest geniusz. Młodzi nie mogą nie zrozumieć tutaj, że było kiedyś coś takiego, że się fizycznie wpinało te pady, bo one były na kabelku. Słuchajcie, dalej się wpina, jak się nie chce mieć na przykład laga, albo później, albo czegoś takiego. Ja tylko, sorry. To... O, nie, no nie. Purysta. Purysta. Ja jestem. Bo nie można zrobić platyny, jak się ma laga, więc nie można mieć laga. Nie wstydzę się tego, kim jestem. Wpinam pady. Platyniara. Moja złośliwość wynika tylko z zazdrości, że masz 250 platyn i nie masz życia. Kolejny punkt to cyberpunk, a właściwie Wiedźmin w cyberpunku, no bo w cyberpunku pojawia się również Siri. Tak, Siri. To kto się nie pojawia w cyberpunku? Tam się pojawiają wszyscy. Tam Dawid Podsiadło, Hideo Kojima. To grażynki składu nie ma. Pojawia się z Death Stranding ten...
Kto wie, czy nie ma grażynki stanu? Może być, że grażynka stanu może być, na przykład odkładać głos gdzieś. Dokładnie tak, ale no tak, Siri, która opowiada o tym, właściwie to w Wiedźminie. Nie, poczekaj, bo to mówimy teraz o Wiedźminie, to w Wiedźminie ona o tym mówi. Ona w Wiedźminie opowiada Geraltowi, jak przeniosła się kiedyś do takiego świata, w którym to latają samochody, właściwie samochody, w którym to wozy jakieś się poruszają gdzieś tam i wszyscy są wojny, ale ludzie strzelają do siebie na odległość magią, nie? Ale potem była w Siri, czy nie? W Cyberpunku. A to nie wiem, czy była Siri w Cyberpunku. Na pewno była. Coś było na pewno. Jak jeszcze jej nie znaleźli, to ją zaraz znajdę. To jest nawet podsiadło przecież. On nigdzie nie chodzi. Aurę niepewności co do tego isterego. Kolejny punkt, Uncharted 4, gdzie wisiał plakat do The Last of Us. Tam w ogóle w Uncharted chyba trójce była gazeta, która mówiła o pandemii, która się dzieje, czyli to, co się działo w The Last of Us 1. Natomiast w Uncharted 4 ten moment, w którym to już jest koniec gry i mamy pokój nastolatki, czyli córki Nathana i Ellie Drake, i w tym pokoju jest plakat i tam jest The Last of Us. I widać jakąś osobę, która wygląda jak Ellie z tego. A nie. Ellie z The Last of Us wciąż. Właśnie, ale czekaj, Ellie się nazywała ta? Elena. Elena. Tak, mamy Elena i Nathana Drake. No, Nathana Drake'a to Elena, a bohaterka The Last of Us tak. To Ellie. Wszystko to jest oczywiście Naughty Dog, więc to jest nawiązanie do ich własnej produkcji. No i jest tam plakat, na którym myślisz, tak wygląda ta postać jak Ellie i jest w ciąży i w masce przeciwgazowej. Jest napisane The Last of Us 2. American Mothers, czy coś takiego. Mm-hmm. No tak, to ostatecznie nie Ellie była w ciąży, jak się okazało, natomiast był to jakiś foreshadowing tego, co mieliśmy w The Last of Us 2. No jest jeszcze rewers tego easter egga w The Last of Us 2, gdzie znajdujemy w banku, wchodzimy do opuszczonego banku i w jednej ze skrytek jest moneta Nathana Drake'a, Sic Parvis Magna, z tym łacińskim, tak, ale łacińskim mottem. A to wielkość z małych początków, tak. Dokładnie. Nie? A to wiesz, czyli... w jedynce też były konsole i tam były bubbleheady tego Nathana Drake'a, Jaxa i Dextera i tak dalej. W dwójce też są konsole w domach. Dowód na to, że jak my się dowiadujemy, że powstaje gra i słyszymy, premiera dopiero w przyszłym roku, to tak naprawdę ona powstaje 4-5 lat wstecz, nie? I oni już wiedzą, ale zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, czy na przykład w Last of Us czy w Uncharted są easter eggi z gier, które powstawały, a nie powstały na przykład, nie? Czyli może, no. Jakiś plakat ze smokiem, a i to miała być nowa gra o smokach. Ja jestem w ogóle osobą, która jak wchodzi do czyjegoś pokoju w grze, to oglądam wszystko, co jest na tych ścianach, wszystkie plakaty. No tak, i przede wszystkim, co jest najważniejsze, oglądam książki. I niestety, każda gra cierpi na jedną rzecz, że te książki, to jest 10 książek albo 15 i one się powtarzają w różnych układach. Czekam, aż kiedyś będzie gra, gdzie będzie tych książek 200 i będą prawdziwe tytuły. Bo to jest kanon, nie? Po prostu to jest kanon, te 15 tytułów. No to... To jest, tak się po prostu najlepiej opowiada w grach wideo, nie? Że idziesz i chłoniesz całe otoczenie. Zresztą The Last of Us jest pod tym względem arcydziełem. I te plakaty z fikcyjnych filmów, tak. I te jakieś takie akcyjniaki a la lata 80., które Joel uwielbia, o których Ellie często opowiada. No super, to jest fajnie zbudowane. Fajnie, też to było przedstawione w tym, w serialu. Tak. Tam jest Logan chyba na przykład, że jest w kinie właśnie, że Logan, tak. Bo tam się dzieje to w trochę innym, chociaż nie pamiętam w którym roku, nie pamiętam, który tam był rok dokładnie w serialu, było trochę inaczej. Ale gdzieś tam chyba widziałem coś a la Logan. No jest dużo takich rzeczy rozsianych, z których mogłyby wypączkować nowe gry, nowe filmy, nowe seriale i tak dalej, więc to zawsze jest super, tego rodzaju w ogóle bogactwo w grze. Kolejny easter egg jest chyba najbardziej pojemnym na naszej liście, mianowicie cała seria GTA, która umówmy się jest jednym wielkim kombajnem easter eggów złożonych z pomysłów. Jeden z nich jest za nami, tutaj za Michałem, proszę bardzo, jest to serce, które jest w GTA 4, Heart of Liberty City, i ono znajduje się w Statule Wolności, która tam jest. Jak tam wejdziesz do środka, to tam jest po prostu serce. Specjalnie dla was moja łysina po raz kolejny. Proszę, komentujcie. A to jest lądowisko dla tych. Tu jest tak, to jest lądowisko z GTA. Tutaj się... Ale to jest serce Liberty City. To tutaj jak lecisz Trevorem, to... Nie, jak lecisz tym, Dodo, nielatającym samolotem. Tam dobra, ale słuchajcie, ale w GTA każda scena nawiązująca do słynnej sceny filmowej, czyli na przykład napad z gorączki, to tak. Też jest easter egg jeden wielki. Oczywiście. Misja półtora godzinna. To jest tak, jakby Tarantino się do tego dorwał, nie? Że to są takie ukłony w stronę wielkich produkcji, ale to też są easter eggi na zasadzie dolatujesz gdzieś na jakieś przęsło mostu i jest tam napisane you shouldn't be here. To jeśli w makroskali to jest GTA jest po prostu potężną satyrą, to w mikroskali te easter eggi też są tymi małymi satyrycznymi elementami, nie? Wielka stopa, czy tak. Zodiak, list na skalę od Zodiaka, razem z tym znaczkiem. Thelma and Louise, Thelma i Louise wjeżdżają do kanionu. Każdy metr kwadratowy tego, zwłaszcza piątka jest po prostu napchana tymi easter eggami.
Też dlatego ja się strasznie cieszyłem. Call of Duty, w które gra syn przecież Michaela. Tak. A DeSantis, zresztą fantastyczny motyw, że on tam go non-stop struga za to, że... Jest, i cały czas myślałem, że to jest Jonah Hill, nie? Cały czas... Jest pawzorowany. To jest Jonah Hill de facto, prawdopodobnie. A tak, tak w zamyśle. A propos najlepszy moment z GTA ever, jak ten, jak syn Michaela mówi, chodź tato, pojedziemy na wycieczkę. Chcesz jechać na wycieczkę? Pojedźmy na wycieczkę. I dojeżdżają na krawędź klifu. Mówi, zobacz, jaka śmieszna łódka, ciekawe, co tam się dzieje. Pewnie twoja córka nagrywa właśnie pornosa, nie? I w tym momencie Michael mówi, tam zaczyna przeklinać, zdejmuje koszulę i od razu się daje nura do tego, nie? I płynie się na ten jacht. Tak. Cudo, no, cudo. Nie, no, w ogóle jestem absolutnie ciekaw szóstki. Ja już mam co prawda tę szóstkę w domu. Tak, myślisz, że będzie dobra szóstka? No tak, bo grałem już, nie wiem ile tam, mam 10 to godzin zrobionych. Jest, tam, jest beta, tak? Tak, już do pobrania, tak. Otwarta? Open beta. Nie no, jestem otwarta. Mega ciekaw tych właśnie easter eggów przede wszystkim. To jest właśnie, jak w GTA 5 pojawił się tryb FPP, w pewnym momencie dodali go. Chyba to było w momencie, jak była premiera na PlayStation 4. To też śmieszne. Gra, która była na PlayStation 3, na PlayStation 4 i teraz słuchajcie, mamy PlayStation 5, będzie GTA 5 na PlayStation 5! No to chyba było tak, że na PlayStation 2 wyszły trzy gry z serii GTA? No tak, wyszło tak. Vice City, trójka i San Andreas. I czwórka kiedyś trzy gry na jedną konsolę, a teraz jedna gra wyszła na trzy konsole, na PS3, PS4 i PS5. No, jest to niesamowite. W każdym razie jak dodali tryb FPP, no to właśnie też to robiłem, że wchodziłem do czyjegoś pokoju i oglądałem wszystkie rzeczy, które on tam ma na tych półkach. Nie? No tak, no to jest napchane po prostu tymi odniesieniami. Kolejny punkt, Doom 2. Podobno w Doomie 2, ja tego nie widziałem, można znaleźć głowę Johna Romero. Można, no jak nie widziałeś? No nie widziałem, no widziałem w internecie, nie znalazłem ich. Tak, głowa Johna Romero jest ostatni boss, który jest taką bitmapą, taką ścianą płaską, tak. To jest Icon of Sin się nazywa, ikona grzechu, jest jakimś takim głową kozła, która strzela do ciebie ognistymi pociskami. No klasyczna, typowy wtorek, nie? Generalnie. Typowy wtorek w ID Software. Tak, typowe przebudzenie sobotnie. No i generalnie to jest po prostu bitmapa, to jest płaski art i można przez ten art przeniknąć albo za pomocą kodów, albo legitnie chyba się, nie wiem czy się da legitnie czy nie, czy po pokonaniu tego bossa można tam wejść. No i tak jakby sercem tego, jakby istotą tego bossu jest właśnie taka głowa Johna Romero nadziana na taki zakrwawiony pal. Długo się zastanawiałem, dlaczego to jest głowa Johna Romero i już wiem dlaczego, bo John Romero wygląda jak gwiazda rocka, a John Carmack wygląda jak kujon, nie? Tak. Tam była głowa... To jest mój ulubiony duet wszechczasów, jeśli chodzi o... Ale tak, mi się wydaje, że John Carmack mroczniejsze rzeczy robi niż John Romero zdecydowanie. Myślę, że tak, ale w Doomie jego głowa wyglądałaby dziwnie. W sumie John Carmack wygląda jak Jeffrey Dahmer, tak odrobinę, nie? Może to jest Jeffrey Dahmer. Może. Tak, gwiazda rocka i seryjny morderca, technologia i storytelling. No wszystkie same przeciwne żywioły w tych dwóch kolesiach, no ale też no i legendy metalu, i wielkie... No podczas tworzenia gier. No tak. Silent Hill 2. Zakończenie z pieskiem. Tak zwane. No tam było różne zakończenia, ale zakończenie z pieskiem to ostatnio Michał mówi, przypomnijcie sobie i puść nam, jak ten piesek no. To znam na pamięć. Hał, 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 hał. To jest mój ulubiony kawałek, zaraz po Pacto Fenice. Ja wiem dlaczego, bo on ma na imię Michał. Tak, miejmy na uwadze, że rozmawiamy o thrillerze psychologicznym, bardzo złożony, z bardzo złożoną fabułą, który jednocześnie jest horrorem i to zakończenie z pieskiem w ogóle nie pasuje. No tak, to jest taki... Zresztą to Shiba jest w dodatku. To jest Shiba. W każdym Silent Hillu jest bekowe zakończenie. Czasem jest UFO, czasem jest z psem, czasem jest i z UFO, i z psem. I UFO porno. Raz były chyba też takie urodziny bohatera Silent Hill 4, na których wszystkie postaci z innych gier się pojawiły. Okej. Okay. Natomiast to pieskowe jest zdecydowanie najlepsza nuta. Często sobie przed snem tak jakby włączam i ASMR biorę pieskowe. Moją chihuahuę na ręce. I... To wiesz, z czym ja tak mam? Ja mam z piosenką, która jest na koniec Portala pierwszego. O Jezu, a, super. No to, o Jezu, to jest tego mogę słuchać godzinami. I'm making a note here, huge success. W ogóle taka ciekawostka, na Winampie. Wiecie kto podkładał głos pod krzyczącą GLaDOS w Portalu 1? Wiemy. Kto? No dobra, nie wiemy. Proszę państwa, Mike Patton z Fate No More. Czy nie. On tam podkładał te krzyki takie, wrzaski i tak dalej, to jest Mike Patton. Ostatnie miejsce to jest Force Unleashed. I to nie jest easter egg, to jest moim zdaniem profanacja, ponieważ w Force Unleashed możecie znaleźć zatopionego w karbonicie Jar Jar Banksa, czyli prawdopodobnie najbardziej znienawidzoną postać przez fanów Gwiezdnych Wojen. W karbonicie... Już poczekaj, już nie? Już nie, nie, nie. Właśnie. W karbonicie, w którym oryginalnie zatopiony był Han Solo, czyli prawdopodobnie jedna z najbardziej uwielbianych postaci. No i właśnie, z Jar Jar Binksem jest tak, że on... Się dobrze zestarzał. Nawet nie o to chodzi. On jest uznawany,
że on jest najbardziej, najpotężniejszym lordem Sith, który, jest taka teoria, że to on jest tym lordem Sith tak naprawdę i on jest przepotężny ponoć. I tam zaczęły powstawać różne rzeczy z tym związane, fanfiki, jak Tako i Kuebo, uprowadził mnie Jar Jar Binks. Otworzę twój 40-letni na oko umysł, 401-letni umysł na pewien fakt. Nie znajdziesz w sieci teraz nikogo, kto powie cokolwiek z młodszego pokolenia, kto powie cokolwiek złego na prequele, Anakina, Jar Jar Binksa, generalnie żaden element... Jest na jeden element, z jednej rzeczy się śmieją, z tego piasku w oczach i tak, że piasek był wszędzie. Tak, tak. Nie lubię piasku, chodzi wszędzie, jest szorst. Czyli ci, którzy wtedy byli młodzi, jak to wychodziło, dorośli i twierdzą, że to jest dobre. Dla nich oryginalna trylogia Gwiezdnych Wojen to jest dokument historyczny, tak jak dla nas... nie wiem, Przeminął z wiatrem. Mhm. Trylogia prequeli to jest coś, na czym się wychowali, a nowa trylogia no to jest abominacja i skandal. Naprawdę? Jest. Tak, tak, no. Jest, tak jest i to będzie się przesuwać. Dla nas pewnie jest to smutne, ale generalnie tak to wygląda. Mi się ta nowa podobała, ale to lepiej nie pisać o tym w internecie, tak? Nie. Tak, wytniemy to. Mam dwa bonusy. Pierwszy bonus to jest ukryty roster z NBA Jam i to jest od Michała. Zabawny, pamiętam jedną osobę z tego rostera. Ale był to Bill Clinton, więc... Bill Clinton tam był. Jedną osobę, ale no tak, to jako. Tam był Bill Clinton, można było grać NBA Jam. To jest gra, na której ja się troszeczkę wychowałem w salonach gier, bo był taki salon gier w Katowicach na Tauzenie, który się nazywał Coca-Cola. I tam było tak na automacie, wyobraźcie sobie, że wpisywało się 3 literki i datę urodzenia i on zapisywał twój wynik. I miałeś swoje konto na tym automacie. I my się ścigaliśmy z innymi ludźmi, którzy mieszkali wtedy na osiedlu. Ja byłem na 3. miejscu. Pamiętam, że na 1. miejscu był gość o ksywie Elf. Miał ksywę Elf, ja miałem ksywę MDM. Bo to najpierw graliśmy sobie z moim ziomkiem, z Marcinem, więc było Maciek do Marcina, dlatego było MDM. Tam... naprawdę był ten wynik zapisywany, tylko tam akurat Billa Clintona nie było, natomiast kochałem tę grę całym sercem. Nie zacząłem za realizm. Nie zacząłem tak, grać w węża, gdybyście się zastanawiali, ale sprawdzam ukryty roster i był tam też Al Gore na przykład. Długo przed epoką Al Gore'a, tak naprawdę. Może wiesz, bo wtedy... To zależy, który rok, bo tam było bardzo dużo wersji tego NBA Jam. Ja miałem też na Game Boyu NBA Jam i no nie wyglądało za dobrze, ale po prostu była radocha, że się grało tymi koszkarzami. Eryk Samulski, 9-letni syn prezydenta Acclaim, które zrobiło tę grę. To absolutnie fantastyczny ukryty roster. Mamy jeszcze jeden bonus od Maćka, tak? Co to było? Mortal Kombat generalnie. Mortal Kombat jest też kopalnią bonusów, bo teraz sobie właśnie jak siedzimy tutaj na tych kanapach przypomnieliśmy o tym, że przecież mamy Noob Saibota, który jest połączeniem dwóch nazwisk, czyli Tobiasa i Buna, dwóch twórców Mortal Kombat. Jest Ermac, są postaci... Ermac, czyli Macro Error, czyli tak. Błąd programistów, który zamienił się w postać w zasadzie. No, dokładnie, Smoke, no, albo na przykład ten taki płonący, jest taka plansza chyba w Mortal Kombat 1, że z tyłu mostu widzisz walkę dwóch postaci i jedna płonie. Tak. I ludzie też mówili, że to na pewno jest ukryta postać. I oczywiście ta postaci tej nie było nigdy, nie była nigdzie ukryta, ale oni stwierdzili, że do któregoś Mortala ją w takim razie dorzucą. Ona wróciła jako Blaze chyba. Chyba tak. I była bossem w Mortal Kombat Armageddon ostatecznie. Tam w ogóle jest tyle tych postaci, tyle tych osób, które są w to zamieszane, że to głowa mała. No więc to też jest kopalnia absolutnie easter eggów. Skoro jesteśmy przy Mortalu, no to wszystkie filmowe rzeczy z epoki Netherrealm, czyli cały Predator, fakt, że Jax ma skórkę Carla Weathersa. Tak. Zmarłego niedawno. Tak, i Johnny Cage miał z kolei skórkę Schwarzeneggera, więc jak jest pojedynczy. Ten takie przedstawienie przedmeczowe, to zbijają piątkę dokładnie tak, jak bohaterowie, tak, Predatora. Ej, a nie było tak, że Jean-Claude Van Damme zrobił ostatecznie skórkę pod Johnny'ego Cage'a tak, teraz całkiem niedawno? Mortal Kombat 1, no ale wcześniej też Predator, Terminator, Robocop, generalnie Smash Bros., gdzie twój stary wybiera roster, nie? To jest po prostu, co jest Mortal Kombat teraz, nie? Tylko, że dla nas to my jesteśmy naszymi starymi teraz w tym momencie. No to, tak? To prawda. Dziękuję. Bardzo proszę. Teraz będę o tym myślał. Dobrze. Mamy te easter eggi za sobą, moi drodzy. Mam nadzieję, że coś z tego sobie gdzieś tam uszczknęliście i też pamiętajcie o tym, żeby napisać w komentarzu, jakie są wasze ulubione easter eggi związane z grami, bo o filmowych to my kiedyś jeszcze porozmawiamy. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu, który też jest dosyć mocno związany z Wielkanocą i z easter eggami, a konkretnie do Jezusa Chrystusa. Pyk.
Jak się pojawił od razu Willem Dafoe za tobą. Naprawdę. Nominacja Złotej Maliny, rozmawialiśmy o... Tak, to jest niesamowite, że on dostał nominację do Złotej Maliny. Czekajcie, Ostatnie Kuszenie Chrystusa to jest Martin Scorsese, prawda? Tak. Martin Scorsese nominowany do Złotej Maliny. Stanley Kubrick nominowany do Złotej Maliny. Mało ich tam, muszę powiedzieć, nie? Mm. W ogóle postać... Chcemy porozmawiać troszeczkę o postaci Jezusa, który jest... Mają państwo chwilę, żeby porozmawiać o Jezusie? Mają państwo 5 minut, żeby porozmawiać. No szczególnie, że mamy Wielkanoc, no to jest bardzo ważne święto dla katolików, chyba najważniejsze w sumie, więc ten temat wypada tutaj poruszyć w tym momencie. Zwykle no mamy przedstawienie męki, odkupienia, za grzechy, w sensie nas odkupienia, ludzi za grzechy, zarówno przy Ostatnim Kuszeniu Chrystusa, jak mamy i pasję, którą... To jest pasja, prawda? Nie. Na tym zdjęciu. To jest pasja. Tak, to jest pasja tutaj. Czyli dwa podejścia, dwie, powiedzmy sobie, takie wierne ekranizacje, każda w pewien sposób dyskutująca z dogmatami wiary i interpretująca tę historię na swój sposób. Ta jest moim zdaniem bardziej przychylna dla oryginału, ta jest moim zdaniem kontrowersyjna. No a tu pamiętajmy, że jest to Mel Gibson, który też... Tu Oscary, tu Złote Maliny, proszę. Dokładnie. I o czym to świadczy? Tu mamy Mela Gibsona, który wiadomo, że jest kontrowersyjną postacią i który w tym momencie już troszeczkę mu statek odpłynął w jakąś tam stronę, nie powiem jakiego morza. Wiesz co, to nie, chyba nie odpłynął tak jak Jim Caviezel, który grał tutaj Chrystusa, który na obecnym etapie chyba szuka delfina z planety Nibiru, nie? I tam tak, generalnie... on ma taką w tej chwili. Tak, tam jest grubo. On przecież zagrał w tym Sound of Freedom, który jest takim przedziwnym filmem z rozmaitych względów, ale też dlatego, że właśnie Caviezel jako taka dość odklejona osoba go legitymizowała swoim nazwiskiem. Kuszenie Chrystusa, nie? To jest jednak taka... A ja przebijam te dwa filmy. South Park. Stwórzmy tryptyk. Żywot Briana. Żywot Briana jest fantastyczny. Trzecia wierna ekranizacja. Jest wierna ekranizacja, ponieważ występuje tam Jezus, co prawda tylko w początkowej scenie, na samym wstępie, kiedy przychodzi tych trzech mędrców i przez przypadek trafiają do Briana, a potem się okazuje, że ten prawdziwy zbawca i ten Chosen One jest tam obok, nie? No to jest piękny film o psychologii mobu też, tłumu, nie? Uwolnić Barabasza. Nie. Macie tam jakiegoś Rodryga? Czy mamy... Biggest Dickus się nazywał tamten gość. Pamiętajcie, wszyscy jesteście wyjątkowi, wszyscy jesteście non-conformistami. Ja nie jestem, zamknij się, jesteś. Tak, Żywot Briana ostatnio też widziałem, sobie odświeżyłem, jest cudownym filmem. Natomiast Jezus zwykle jest próba przedstawienia go wiernie historycznie, bo raczej mało kto próbuje się rzucić na to, bo to jest trochę jak rzucenie się na pikę rzymską i pokazać go w jakimś negatywnym świetle. Mhm. Chyba, że są to pastisze, chyba, że są to rzeczy, które nawiązują tak absolutnie do tego, żeby obśmiać. Tak jak mamy South Park, tak jak mamy Family Guy. Family Guy. Tylko to są wszystko kreskówki, które są satyrycznymi kreskówkami. I takim najmocniejszym obrazem, już nie samego Jezusa, tylko Boga w ogóle, pamiętam w takim, serialu, to nie jest serial, to był TV show, robiony przez MTV, który się nazywał Wonder Chosen i który był odarty z każdej możliwej świętości. I tam w tym Wonder Chosen występowały kukiełki, takie jak... To była ulica Sezamkowa i tam były dzieci występujące razem z tymi kukiełkami jakby z ulicy Sezamkowej, tylko tam było, wiesz, na przykład kukiełka, która się nazywała D i było D jak drugs i tego typu rzeczy były. I naprawdę były tam strasznie hardkorowe rzeczy i była też jedna bardzo mocna scena związana z Bogiem i Jezusem. Ale no ja jej tutaj nie przytoczę, nie ma opcji. To po prostu ją pokażmy. To jest, nie pokażemy jej też, bo ja myślę, że ciężko ją znaleźć gdzieś w necie. Natomiast sam fakt istnienia czegoś takiego, że to leciało w MTV i było to tak zrobione, że sugestia była, że to jest program dla dzieci, a absolutnie to nie był program dla dzieci, no to było chore, to było dosyć mocne. I to było najmocniejsze przedstawienie Boga jako takiego... gdzie kiedykolwiek widziałem w jakichkolwiek mediach czy popkulturze. Ja myślę, że generalnie to, jeśli chodzi o to tradycyjnie rozumiane kino religijne, na przykład amerykańskie, to takich filmów, które by przenicowywały ten wizerunek, było niewiele. Ale też to jest taka tradycja, która na przykład u nas nigdy nie była popularna, nie? No bo mamy Wielkanoc zawsze leciały jakieś tam 10 przykazań, jakieś takie ramoty po prostu z lat 50. i tak dalej. Potop i Znachor. Polscy złamani. Ale wiesz, co leciało na przykład też Ben-Hur na przykład leciał też. No tak, jasne, nie? A w Ben-Hurze jest przedstawiony też Jezus. No to, no tak, no ale wydaje mi się, że to
Nie wiem, dla mnie zawsze chyba najciekawsze było, jak tam, gdzie szukałem Jezusa w kinie, to były jednak inne te popkulturowe wizerunki bohaterów, gdzie, dokładnie gdzie tak. Jezus jako, jakoś rezonował jako symbol. Nie? Jako archetyp właśnie... Mesjasza i tak. Archetyp proroka. Na przykład ja uwielbiam to nawiązanie bardzo delikatne w Grze o Tron. Uwaga, będą spoilery. Nie wiem, czy pamiętacie, albo się mylę, ale poprawcie mnie, jeśli się mylę. W Grze o Tron umiera jedna z postaci, która nazywa się Jon Snow i to się dzieje w ostatnim odcinku 5 sezonu. Tak. 3 odcinki później, w drugim odcinku 6 sezonu, mimo że to jest jakiś czas później, ale 3 odcinki, czytaj 3 dni później, Jon Snow zmartwychwstaje. Ma brodę i długie włosy, wszystko się zgadza. I ten odcinek jest też wyemitowany w Wielkanoc, ale nie katolicką, ale jakąś inną, chrześcijańską. Z czegoś innego wyznania, inna ten odcinek. Wielkanoc. Czyli on zmartwychwstał de facto w niedzielę w Wielkanoc, bo Gra o Tron leciała w niedzielę. Czyli jakiś taki poza, jakby w meta wersji pokazany... Easter egg. Jezusowe easter eggi są najlepsze. No nie, ale i opowieści z Narni, i no wszystkie te postacie, tak jak powiedziałeś, wybrańców, nie? I Frodo, i Aslan, i Neo z Matrixa, o którym jeszcze będziemy gadać. Przypomniała mi się jeszcze jedna postać z tym związana, gdzie trochę mamy tutaj satyry, ale jednak tej takiej nie satyry obrażającej, tylko satyry w sumie miłej, ciekawej i dobrej. Jest to Dogma i Alanis Morissette przedstawiona jako Bóg, który jest okrutny, który jest mocny, znaczy okrutny, nie okrutny, tylko no, sprawiedliwy dla tych, którzy czynią zło i karzący ich bardzo, bardzo mocny, brutalny gdzieś tam sposób, ale jednocześnie jest pełna empatii, inna, czuła i opiekuńcza. No tak, no. Miałem jeszcze jedno skojarzenie z Biblią przy jeszcze jednym filmie, tylko nie pamiętam teraz tytułu, z Rickiem Gervaisem, jak odkrywa kłamstwo. Invention of Lying. I kłamstwo jako takie nie istnieje, wszyscy mówią prawdę i w pewnym momencie Ricky Gervais gra człowieka, który w pewnym momencie odkrywa to kłamstwo i zaczyna wykorzystywać to do swoich celów, okłamywać ludzi. I nagle się okazuje, że oni wierzą w tą historię, którą on im opowiada i najpierw w gronie, nie wiem, dajmy na to 12 osób za nim podążają, a potem cały świat za nim podąża, wszyscy mu wierzą. Jest jakaś analogia? No tak samo analogii możemy szukać w Forreście Gumpie, za którym biegną ludzie, i bo wierzą, że on ma jakiś cel, że to jest, że ma jakiś wyznawców za sobą. I ma brodę. Tak, i ma brodę, długie włosy, po czym on stwierdza, dobra, w sumie już mi się nie chce. No myślę, że to, do czego zmierzamy, to jest to, że pomijając to, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, pomijając jakieś takie tradycyjnie rozumiane kino religijne i wszystkie te rzeczy, to jest po prostu ciekawa dramaturgicznie opowieść i fajny mit. I bardzo łatwy do adaptacji. Jak się na przykład nałoży na to, nie wiem, 12 jest taka słynna matryca opowiadania wszystkich opowieści ever, czyli 12 kroków podróży bohatera. Mhm. To jest Campbell. A to nie jest... W AA się nie robi tych 12 kroków? W AA też. Może to o tym mówi. 12 kroków podróży alkoholika. Campbell, a nie Joseph Campbell, nie ten od jądra. Ten od zupek. Joseph Campbell, dobrze, nie Joseph Conrad Campbell. Tak, Campbell. To jest campbellowski koncept. No i to też jest opowieść o Jezusie, nie? Więc wszystkie wielkie, fajne historie, które znamy, kochamy, są na tej matrycy. I opowieść... No i siła tej... To jest matryca też Jezusowa, siłą rzeczy. Poza tym siła tej historii jest niesamowita, bo jednak parę milionów osób na świecie usłyszało, więc można nawiązywać w bardzo delikatny sposób i też jest jakimś kluczem. I też jest mało wydarzeń do zapamiętania w niej, nie? Też jeszcze z takich kontrowersyjnych i z innych mediów niż te, o których gadamy, jest jeszcze komiks Kaznodzieja, który bardzo mocno traktuje o Bogu, no i też Enisa i Dillona komiks, i też traktuje o postaci Jezusa i o tym całym rodzie Jezusowym, o tym, że tak naprawdę on miał później potomków i tak dalej i oni są ukrywani przez ten konkretny odłam kościoła, który rządzi teoretycznie światem. No jest tam zawiła fabuła w Kaznodziei, polecam serdecznie komiks, absolutnie nie polecam serialu. Tam jest Gębodupy w Kaznodziei? Gębodupa jest tam. Wspaniała tak. Postać. Jest, Gębodupa jest chłopakiem, który za sprawą Kurta Cobaina postanawia zrobić to samo, co Kurt Cobain, tylko źle trafia i zmienia mu się twarz całkowicie i potem występuje, zostaje gwiazdą popkultury, który śpiewa jako Gębodupa. No to jest bardzo obrazoburczy generalnie komiks, natomiast... Już, you had me, polecam komiks, ale teraz to... Obśmiewający tę całą popkulturę, to jak dąży się właśnie do tego i z kogo my sobie tworzymy idoli. I to dosłownie, idoli, którzy są wyżej nad nami i idoli, którzy są gdzieś tam obok.
Jeszcze Jesus Christ Superstar chyba trzeba było wspomnieć z kronikarskiego obowiązku. Tak. Świetną rzecz muzykalową i fajną konwencję do opowiadania o Jezusie. Tak, jest to rzecz, która ma nawet w tytule Jezusa, więc warto wspomnieć zawsze. Prawdopodobnie jest o Jezusie, na szczęście unikamy musicali. Top 10 rzeczy z Jezusem w tytule. Na ostatnim miejscu Jesus Christ Superstar. Dobra, skoro już wspomnieliśmy tak troszeczkę o Jezusie, no to ty też powiedziałeś, że ten archetyp Jezusa jest w Neo z Matrixa i właśnie o tym Matrixie chcielibyśmy porozmawiać. Tak, Matrix. 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 Teraz. A, to to! Ty Sońta tam jest. Słuchajcie, to jest ten rok, to jest ten dzień i to jest ta godzina. Matrix ma 25 lat. Trudno w to uwierzyć. Ostatnio przeczytałem taką rzecz, która sprawi, że wszyscy pomyślimy teraz o tym, jacy jesteśmy starzy. Dzisiaj mija, jakby krótszy czas mija od premiery Matrixa, niż w momencie premiery Matrixa mijał od premiery Szczęk. Spielberga. O mój Boże. Mając nawet, że Szczęk to jest pierwszy blockbuster w historii kina, który... No. To dygresja krótka. To był pierwszy film, który został wypuszczony w wakacje, czyli w Stanach tak zwany high season i zarobił blockbusterskie pieniądze. Mhm. I od tamtego momentu Amerykanie wypuszczają największe hity, tam startując od początku maja, kończąc tam chyba na Święcie Pracy, które mają we wrześniu. Ja mam wrażenie, że Szczęki wyszły z 10 lat. 70... Nie wiesz co, 10 lat temu był początek lat 90. To jest niemożliwe. No tak. 70 czy 71? 76 są Szczęki. A, 6. No dobrze. Albo 7? Albo nie ma znaczenia. Zostanę... 70 na pewno... się na pewno nas poprawią w komentarzach. Na pewno więcej. Czyli Szczęki mają około ponad 50 lat. Po prostu. Dobra. To jest, powiedziałeś o tym sezonie letnim. To jest zabawa. Matrix wyszedł w marcu. I to jest wyjątkowo niekorzystny czas i był na przełomie wieków niekorzystny czas do wypuszczania filmów. No. Zwłaszcza z kategorią wiekową R, zwłaszcza z budżetem. Okej, to nie był mały budżet, to nie był też blockbuster, ale to był taki budżet, który nie gwarantował jakichś szalonych zwrotów. Ale bracia Wachowcy wówczas mieli już na koncie V jak Vendetta. Czyli tak? Nie, gdzie? Pomyliłem się. Czy V jak Vendetta było później? Bracia Wachowcy w ogóle zrobili V for Vendetta? Produkowali V for Vendetta. Mieli na koncie film Bound o takich dwóch lesbijkach, kryminalna intryga z Gina Gershon i tak dalej. To brzmi jak Fear Effect trochę. Trochę tak. Taka gra była Fear Effect, thriller, ja nie wiedział. Taki thriller, który był jakimś takim biletem do większych filmów i gdzieś tam, może jeszcze nie do pierwszej ligi, ale do jakiegoś takiego ważnego zaplecza tego kina niezależnego w Stanach. No i potem ten Matrix, nie? Który był absolutnym sztosem, zmienił popkulturę. Tylko czy nie był plagiatem ten Matrix? Bo tam doszły mnie słuchy, że ten scenariusz jest podpieprzony od kogoś. No tam... Z jakiegoś mini opowiadania, czy coś takiego? Też, no tam generalnie mnóstwo było tych roszczeń o to, nie? Tak. Ja mam wrażenie, że w ówczesnym okresie połowa kina azjatyckiego, tego popowego kina azjatyckiego. No nie wyglądają jak kina azjatyckiego zdecydowanie na tej... No też no Bullet Time na przykład nie jest wynalazkiem Matrixa. No to jest rzecz, która się pojawiała dokładnie w ten sam sposób, robiona wcześniej i tak dalej. W Maxie Payne oczywiście. W Maxie Payne. Max Payne był pierwszy. Matrix potem... Payne. Tak. Pierwszy był ten Hitman. W Hitmanie był po prostu... Jak Paweł Małyszyński grał w 85. w Hitmana, to tam było. Potem Max Payne z 2001 roku i potem Matrix dopiero z 99. Dokładnie tak było. Czego nie rozumiesz. No więc... Moda, inne filmy, nie wiem, no generalnie wszystko wybuchło. Ale muzyka, nie? Która tam była umieszczona, to jak oni się ubierają, te okularki, w ogóle ten styl, to w ogóle też ja pamiętam Matrixa z tego, że mi się, to od razu powiem, mi się Matrix nie podobał. Jak ja obejrzałem pierwszego Matrixa, to sobie pomyślałem, ale wiecie dlaczego mi się nie podobał? Bo ja byłem wtedy małym gnojkiem buntownikiem, który jak dowiedział się, że wszyscy się jarają jakimś filmem, to ja stwierdziłem, ja się nie będę tym jarał, ja się jaram Zagubioną autostradą Davida Lyncha. Miałem wtedy 15 lat i jarałem się właśnie takim offowym kinem, a mainstreamowe kino uważałem za ściek i mnie trochę f***ło, tak szczerze mówiąc, to kino. Tym bardziej, że pamiętam,
jak we wrześniu zmarł mój ojciec, to na pogrzeb przyszło dwóch moich kumpli ubrani w takie skórzane płaszcze i okulary i wyglądali jak debile, wyglądali jak agenci z Matrixa, którzy tam przyszli i przesłuchiwać tych ludzi, którzy przyszli na pogrzeb. Ja jak to pierwszy raz obejrzałem, to miałem takie wrażenie, że rzeczywiście pomysły są fajne, koncepty są fajne, chociaż nie są do końca oryginalne. Do tego są bardzo dobre sceny, bardzo pomysły dobre realizacyjne, filmowe, ale suma summarum to nie tworzyło genialnego filmu. To tworzyło dobry film science fiction, akcyjniak, a to nie jest film, który moim zdaniem samym swoim tym, jaki jest, zasługiwał na coś takiego. Moim zdaniem to ta kula gdzieś tam... Czekajcie, bo zaraz wybuchnie. Dobra, dobra, spokojnie, respiratorek. Nie mogę to nie uwierzyć. Jest dobry, to nie jest arcydzieło. Stary, nie mogę uwierzyć w to, co słyszę od was, nie? Co to ma być? Ale nie, poczekaj. To jest, wymijaj. Michał, zanim eksplodujesz, to ja ci jeszcze jedną rzecz powiem, że obejrzałem tego Matrixa teraz całkiem niedawno. I, dobra, jeszcze żeby było śmieszniej. Pamiętasz, jak była premiera dwóch Matrixów następnych? Mm-hmm. Ja poszedłem dwa razy na północną premierę i żeby było śmieszniej, na jednej z tych premier spotkałem Focusa, który zaraz tutaj przyjdzie i spotkaliśmy się tam w kinie w Katowicach i te dwa filmy mi się dużo bardziej podobały niż Matrix pierwszy. Drugi i trzeci mi się dużo bardziej podobał. Wtedy mi się dużo bardziej podobał, natomiast ostatnio oglądałem tego Matrixa po raz kolejny sobie i odczarowałem sobie zły PR, który miałem związany z tym Matrixem. W tej chwili uważam, że jest to arcydzieło i że jest to super ważny film i absolutnie doceniam. Nie, no mów. Natomiast wtedy nie byłem w stanie tego przełknąć przez mój taki bunt względem mainstreamowego kina. Boże, czy ty to widzisz. Zupełnie inną stronę szedłem. Ja w 99 rok, czyli prawdopodobnie ja się wtedy jarałem American Beauty. I tym filmem. Tak było. Kevinem Spacey i scenariuszem i samym Mendezem. To wiele wyjaśnia. Tak, to wszystko wyjaśnia. To wszystko wyjaśnia. Nie, no nie, ja pamiętam, że nie to nawet, że jakoś uległem hype'owi, ale faktycznie było trochę na korzyść tego filmu też działało to, że nikt nie wiedział, czym jest Matrix w ogóle. No tak. I tak jakby nie było tak drożnych kanałów komunikacyjnych jak teraz, nie mieliśmy skąd się dowiedzieć i takie rzeczy jak, nie wiem, że ludzie nie wiedzieli, że Schwarzenegger jest dobry w Terminatorze 2. Wystarczyło wziąć... Nie wiedzieli, czym jest Matrix. Wystarczyło wziąć czerwoną pigułkę, wtedy byś wiedział. No tak, wystarczyło kupić Secret Service i przeczytać, czym jest Matrix. Tak, wiesz, kto pisał o tym? Jacek Gadzinowski. Okej. Okay. Jacek Gadzinowski miał właśnie w Secret Service przede wszystkim artykuły dotyczące przyszłości Matrixa i tak dalej. Ale no nie wiem, no tak jakby zamaszystość tej wizji, skala tego wszystkiego, nie? Jednak, tak, ta skala. Okay, tak jakby mogłeś mieć 14 lat i wiedzieć wszystko o kinie azjatyckim i widzieć wszystkie bullet time i tak jakby się jarać rzeczami, które, nie jarać się rzeczami, które były w Matrixie, ale jednak dla większości ludzi, którzy nie jarali się kinem azjatyckim wtedy American Beauty, to tak jakby to była jakość, to było coś nowego, to było coś świeżego. Nie, w zasadzie każda scena tam. Nie wiem, scena, wszystkie sceny z bullet time'em, scena eksplozji śmigłowca. Wiesz, patrz, jak w ogóle wyglądają efekty CGI w tej chwili z tego Matrixa. One są momenty, że wyglądają nie najlepiej na świecie, ale są momenty, że patrzysz i kurde, to... No, bo one koncepcyjnie się super bronią. To naprawdę fajnie wygląda, nie? Jakość wykonania to jest jedno, ale koncept, który za tym stoi i art design jakiś tego świata, no tak. To coś, to, że to było właśnie takie cielesne bardzo, lepkie, takie organiczne, że jak Neo się budzi, to jest w tym, nie? Tam kisielu po prostu jakimś truskawkowym. Było to, lekka zabawa, lekka... Tak, to skojarzenie. Balada o lekkim zabarwieniu. Balada o lekkim zabarwieniu. To reboot był chyba tego programu. Nie no, z fenomenem to absolutnie nie dyskutuję. Ja mam taki obrazek z przełomu lat 90. i 2000, kiedy na bazarach, giełdach elektronicznych ten telefon, ta Nokia, którą miał Neo... Miałem. Stała na statywie i było zawsze napisane Nokia w nawiasie Matrix na bazarze. No, i chciałeś ten model, nie? Konkretnie. Powinna się nazywać Neokia w takim wypadku. Dobrze, no to w takim razie z racji tego, że mamy taki stosunek do Matrixa, jaki mamy, to zrobimy roast Matrixa. Razem z Marcinem napisaliśmy sobie ten roast, ale że ja generalnie lubię Matrixa, to nie jest tak, że roastujemy go dlatego, bo go nie lubimy, tylko roastujemy go dlatego, bo go lubimy. Ja mam wręcz przeciwnie, właśnie trudno mi go roastować, bo nie mam do niego żadnej sympatii. No dobrze, to polecę sobie. Moje ciało jest gotowe. Wiecie, dlaczego Neo... Przepraszam. Już teraz... śmieszne? To jest bardzo nieśmieszne. Dajcie powiedzieć. Wiecie, dlaczego Neo nigdy nie miał nogi w gipsie? Bo unika kul. Mówi się, że braci się nie traci. Innego zdania byli osoby wachowskie. Mm.
Niesamowite, że minęło 25 lat, a my nadal żyjemy w Matrixie, tylko dlatego, że niebieska pigułka daje dużo lepsze efekty. Twórcy Matrixa chcieli zainspirować ludzi na całym świecie. Niestety głównie zainspirowali Andrew Tate'a. Przedwójto. Niesamowite, że minęło 25 lat, a my nadal żyjemy w Matrixie tylko dlatego, że nie ma już budek telefonicznych. W Matrixie użyto tyle skór, że powinni zmienić nazwę na Matrix XX. Niesamowite, że minęło już 25 lat, a my nadal żyjemy w Matrixie tylko dlatego, że nie te... Kurwa. Morda. Jeszcze raz jadę, mogę. Niesamowite, że minęło 25 lat, a my nadal żyjemy w Matrixie tylko dlatego, że ten film to bzdura. Skoro już przy skórach jesteśmy, wiecie, od czego jest skrót BDSM? Big Daddy Seductive Morpheus. Wiecie, dlaczego Matrix jest takim fenomenem? Ja też nie. Uwaga, a teraz suchar. Dlaczego... Teraz suchar? Teraz suchar. Wreszcie. Dlaczego... Dość już tych dobrych żartów. Dlaczego Neo ma problemy z erekcją? Bo nie wziął w niebieski pigułki. Tak jest! Dobre. Wynalezienie strun głosowych było błędem. Dobrze. Słuchajcie, to był najlepszy roast w historii Zero Kultury, ale za tydzień spróbujemy to przebić. Dokładnie tak. A teraz będziemy przebijali i przybijali sobie piątki razem z naszymi gośćmi. Więc zostańcie z nami po tym krótkim bumperze. Tak się nazywa to, co za chwilę zobaczycie i będzie trwało niecałą sekundę. PFK skład w pełnej gotowości znów zagości w twojej miejscowości. Z nami są Wojtek Alszer, czyli pseudonim sceniczny Soku, chciałem powiedzieć. Też Wojtek. Sokus. Sokus, ale to taki sokista, taki gnojek, który goni tych wszystkich, którzy bombią na pociągach. Fokus oczywiście. I Sebastian Salbert, czyli Rahim. Dzień dobry, chłopaki. Siemka. Dobra, ja mam przygotowane pytania, bo sobie przygotowałem wczoraj. Naprawdę kawał dobrej dziennikarskiej roboty. Odwaliłem kawał, no, dokładnie tak. Ja wam przeczytam, czekajcie, gdzie ja to znajdę. To będzie tutaj, tak. Czyli tak, co tam słychać? Jak tam? Który z was to Fokus, który Rach? Lubicie Śląsk i ulubiona zwrotka? Fajnie. To są rzeczy, które miałem przygotowane. Jak bardzo nie lubicie wywiadów? To zależy jakich, nie? Bo, takich, wiesz, jak ten. Takich jak ten. Taki na freestylu, na kolanie. Wiesz co, nie, no to zależy. Wczoraj byliśmy w szkole w ogóle, skorzystaliśmy z zaproszenia. Ogólnie nie bierzemy udziału w takich akcjach, ale bardzo nas proszono. I byliśmy w Katowicach, można powiedzieć, tak? Józefowiec. No i w takim liceum i kurczę, powiem szczerze, że byli tak przygotowani młodzi ludzie, takie fajne pytania zadawali, że w ogóle nie było żadnego obciachu, nie było zmęczenia tymi pytaniami. Super, także to kwestia rozmówcy. A wiesz, to jest, tak mi się wydaje, jak byłem ostatnio na waszym koncercie w Sławie, to ja właśnie widziałem coś takiego, jak sobie tam wszedłem na scenę i widziałem ten tłum ludzi, który śpiewa Chwile ulotne, który śpiewa no, wszystkie wasze numery, te najbardziej znane. To w tym tłumie widziałem ludzi w moim wieku i widziałem ludzi 15-14-letnich w wieku mojego syna. I to było tak budujące uczucie. Ja, osoba, która się wychowywała na waszej muzyce w tym takim najbardziej newralgicznym momencie mojego życia, czyli w byciu tym nastolatkiem, dostaje taki pokład tej nostalgii zmieszany z tym, że nowe pokolenie zaczyna tego słuchać właśnie zaszczepiane przez swoich rodziców, że to jest dla mnie, jako odbiorcy, coś niesamowitego. I pytanie, jakie to jest dla was? Czym to dla was jest w momencie, w którym widzicie tych młodych ludzi, którzy no nie mają prawa was znać z tamtego okresu, z okresu tamtych płyt, tylko teraz to słyszą? Dość abstrakcyjne to jest, bo nie spodziewaliśmy się, że tak długo będziemy na scenie, tak długo to będziemy robić. Jakoś nigdy nie wyobrażaliśmy sobie tego, jak to będzie później. Po prostu robiliśmy muzykę, jeździliśmy na koncerty, a czas mijał. I nagle jest już drugie czy trzecie pokolenie, nie? I to jest szokujące. Natomiast jest to bardzo przyjemne, nie? Że jednak komuś nadal się chce odkrywać naszą muzykę, że ona jednak jest w jakiś sposób uniwersalna i to jest super.
Kurczę, ale gdzie jest sekret w zasadzie? No bo to jest kwestia tego, że chcecie się zmieniać po prostu? Tak jakby to jest sedno trzymania ręki w ogóle na pulsie muzycznie? No bo... Ale to zauważ, no teraz akurat Maciek wspomniał o tym, że graliśmy koncert PFK. I, tak, okay, tak. My natomiast mieliśmy już przykład takich właśnie wielopokoleniowych rodzin, które przychodzą na nasze koncerty już przy poprzednich płytach Pocahontas, gdzie rodzice przynosili swoje, czy to takie... No, pociechy. Pociechy, bajtle. Ale takie, wiesz, po kilkanaście lat, albo czasem, no już wiadomo, ze starszymi nieco, albo w ogóle dzieciaki podchodziły, mówiły, no rodzice mnie wychowali na waszej muzie i tak dalej, coś tam, daj podpis, a tam stoi moja mama, nie? I wiesz, że mama nie podeszła, bo się wstydziła. Więc to się już zdarzało, owszem, no ale teraz faktycznie mamy takie, no minęło dużo czasu, bo ta płyta już ma 20 parę lat, więc jesteśmy już ponad ćwierć wieku na tej scenie i tak naprawdę zauważamy, my nigdy nie byliśmy trendy, nie? My nigdy nie byliśmy zespołem, który gra hity takie, które są tu i teraz. Zawsze robiliśmy to po swojemu, pod prąd i tak dalej. Oczywiście no, nasza płyta stała się jedną z najpopularniejszych, ale to nie była płyta sensu stricte hitowa i ona nie pasowała do swoich czasów wtedy. To ona nie była, nie zawierała hitów, które robiły zespoły, nie wiem, popowe, rockowe, czy nawet hip-hopowe. Nawet koledzy z branży wtedy się trochę z nas śmiali, że to ci odmieńcy, ci tam psychoraperzy, a to mimo wszystko okazało się, że trwało próbę czasu, nie? I parę lat temu ta płyta została wybrana płytą 25-lecia, co też było dla nas miłym wyróżnieniem. I okazuje się, że dalej tą próbę czasu jakoś potrafi przetrwać. Mhm. No, ale to wiesz co, bo mówisz tutaj o tym, że nie mieliście jakiegoś takiego hitu na miarę gwiazd rocka i tak dalej. Moim zdaniem absolutnie nieprawda. Jestem Bogiem jest czymś... Czyli Jezus, jestem Bogiem, nie? Czyli jestem. Tak. Przez film to jest, film mi się myli, tak, nie? Film to jest, pomieszał. Tak. Nam też się myli, nie tak. Przejmuj się. Jestem Bogiem jest czymś, co jest takim ponadczasowym i ponadgatunkowym wyznacznikiem, moim zdaniem przynajmniej, coś, czego słuchali wszyscy, niezależnie od tego, czy ktoś się interesował hip-hopem. To jest taka analogia jak z zespołem Prodigy. Jeżeli słuchałeś Prodigy, to mogłeś być i metalem, i dresiarzem, i mogłeś być skatem i puszczać to w szafie grającej w jakiejś Róży, czy gdzieś tam w Katowicach, nie? Bo każdy tego słuchał. I to samo było z Jestem Bogiem. To jest coś ponadczasowego, więc macie coś takiego, co przykuwa właściwie wszystkich i co jest ponadwymiarowym językiem. No tak się stało z tą płytą, natomiast tak jak mówię, no w tamtych czasach to nie było coś wpasowujące się w jakikolwiek kanon, nie? To było coś idące swoim torem i tak jest do dziś. No. To nasza muzyka idzie jakby równolegle do tego, co jest mainstreamem, co jest popularne, co jest trendy, za czym ludzie biegają. Nie? Jeszcze kilka lat temu udzielaliście wywiadów jako Pocahontas, przychodziliście do mediów, dostawaliście pytania o Paktofonikę. Widać było po was, że nie chcecie tych pytań. Teraz wracacie jako Paktofonika, planujecie wielki koncert i pytanie, co wam się zmieniło? Co się stało, że wróciliście do tej Paktofoniki? My dalej nie lubimy, jak nas tytułują Paktofonika i to się nie zmieniło. Natomiast przestaliśmy chyba z tym walczyć trochę, bo to jednak, wiesz, no 20 parę lat cały czas przychodziliśmy jako Focus Rahim, jako Pocahontas, PFK Company, whatever, nie? Mhm. I cały czas a Paktofonika to, a Paktofonika tamto. Nawet jak poprosiliśmy zapowiadającego nas konferencjera na koncercie, żeby nie mówił, że my Paktofonika, to i tak powiedział, że była Paktofonika, nie? Więc to... Trochę jak zespół Kombi, który walczy z Gra i Trombi. Kombi. Wiesz, trochę taka walka z wiatrakami to była i w pewnym momencie uznaliśmy, że to już w ogóle bez sensu jest z tym walczyć, że trzeba jakby to zaakceptować, że tak jest i zawsze będzie to nasza życiowa rola, w której się świetnie sprawdziliśmy i trzeba iść z tym dalej. No a wiadomo, no, kiedy zagraliśmy 2 lata temu koncert w Spodku, ten pierwszy taki upamiętniający w zasadzie 22-lecie naszej płyty, bo 2 lata wcześniej była pandemia i nie mogliśmy tego zrobić, to wtedy znowu się puszka otworzyła, nie? W zasadzie to wszyscy nas już zaczęli nazywać Paktofoniką, powrotem Paktofoniki i tak dalej.
My dalej nie działamy jako Paktofonika, bo robimy jako my, jako Pocahontas. Nie robimy nowej płyty Paktofoniki, wbrew... Dementujecie? Dementujemy niektórych dziennikarzy, którzy się rozpędzili trochę. Ale zagraliśmy parę sztuk jako PFK. Inaczej, zagraliśmy parę sztuk z tym materiałem. O, może tak, nie? I wiadomo, że przed nami koncert w stolicy, który nadciąga wielkimi krokami. No właśnie, a stolica zwykle nie jest dla was łaskawa, przynajmniej nie była kiedyś, nie? Pamiętam, że wręcz zawsze... przeciwnie. Tak? Tak, zawsze byliśmy jakoś fajnie przyjmowani i może dlatego, że byliśmy tą właśnie odmiennością poza stołeczną. Ale były takie czasy, pamiętam, że bardzo mało ludzi tu przychodziło na koncerty. Jakoś nie potrafiliśmy przebić ściany, a to śmieszne było to, że my się bardzo dobrze tu sprzedawaliśmy. Jak przychodziły jakieś wykresy sprzedażowe, gdzie najwięcej nas słuchano i to się potem pokrywało z wykresami ze streamingów czy jakieś tam te geolokalizacje, to zawsze Warszawa była w topie. Ale przez długi czas faktycznie bardzo mało ludzi przychodziło na nasze koncerty i nie potrafiliśmy się jakoś tutaj przebić. A potem coś kliknęło i nagle tutaj przyszło więcej osób, tam więcej osób, tu nagle wyprzedaliśmy, tu jakieś Juvenalia, tu coś i... Kwestia nostalgii, myślę, że... Zmieniło się, no zobaczymy jak będzie teraz tak naprawdę, no bo jako Paktofonika ostatnio graliśmy tutaj w 2001-2002. No. Ja byłem wow. ja byłem w 2005, ale to już na Pocahontas wtedy, kurde, na... Po recepturze. Na Koszykowej. 50 osób, pamiętam, nie? 50 osób i to zeszliśmy do nich i graliśmy między nimi, bo nie było co robić. Klub ogromny, wiesz, 50 osób na sali, no to musieliśmy jakby, wiesz, no, stanąć na ich, jakby, na ich płaszczyźnie. Czasami tako miał taki wers, że czasami dla tych 50 chłopa z Opola, czasami dla 50 koła. O. Więc myślę, że to jest wyznacznikiem też artysty, że potrafi zagrać dla 50 osób i w momencie, w którym dwa lata wcześniej ma cały zapełniony spodek, prawda? Bo to był też wasz wtedy ostatni koncert. No, wydaje mi się, że to jest właśnie ten skill, żeby tak zagrać ten mały koncert. Najlepiej jak się potrafi, nie? No dokładnie, właśnie o tym mówię, nie? Że to jest wszystkie te 50 osób uruchomić, tak, się będą dobrze. Wiadomo, że to jest dużo trudniejsza plansza w tym momencie, no ale tak jak Fuchs mówi, to jest trochę też, no i pewnie no, i skill, i też chęci, nie? Bo ten jak gamingowo nie... tutaj zaciągnął, dużo trudniejsza wrócimy plansza. Do tego. Słuchajcie, bo tak mówicie o tej swojej strategii twórczej, że swoje rzeczy, że obok, że nie na popularność i do jakiego stopnia jest w ogóle odbicie waszego podejścia do popularności generalnie, do social mediów i tak dalej, bo macie jakiś taki super zdrowy stosunek do tego, mam wrażenie, o co chyba jest dzisiaj dość trudno. I pytanie, czy trzeba tak robić, żeby nie zwariować po prostu w tej branży? Wiesz co, to jest ciągła walka, bo my jakbyśmy mogli, to byśmy w ogóle nie byli w social mediach, gdyby taka była możliwość. Ja pamiętam, zazdrościłem zawsze Ostremu. On miał taki bardzo duży okres swojej kariery, kiedy był bardzo popularny, a nie udzielał wywiadów, nie musiał się nigdzie pucować i tak dalej. To było super. Prowadził wtedy chyba Yo MTV Raps czy coś takiego. Może, ale to trochę było tak, że jakby się pojawił hostem, wywiad, to był jeden na 5 lat ekskluzyw i wszyscy to czytali, nie? Ale tak jakby nie musiał się męczyć z pewnymi kwestiami. My też te social media prowadzimy o tyle, o ile. Natomiast wiesz, jak już przychodzi menadżerka i mówi, nagrajcie zapowiedź na coś tam. To jest naprawdę, to jest taka kara, nie? Wiemy, że często to organizatorzy o to proszą. To odchorowuje przez 2 tygodnie później. No, ale chcę to zagrać i zapomnieć, nie? No, trochę tak. No, to nie jesteśmy w tym dobrzy, nie mamy takich kreatywnych głów do tego, bo to nie jest nasz świat, nie? My wolimy kreować kawałki, nad nimi się skupiać, tutaj dawać swoje pomysły i upust jakiejś tam właśnie wyobraźni. No a to tak trochę. A wracając jeszcze do tamtego pytania wcześniej. Wiadomo, że kiedy dochodzi do jakiejś wielkiej tragedii, kiedy mamy zespół, z którego znika jedna osoba, która była no, jednym z takich członów, filarów tego zespołu, tak jak było w przypadku, załóżmy, Queen, tak jak było w przypadku Alice in Chains. Później zdarza się, że ten zespół odnajduje kogoś, kto będzie grał zamiast tamtej osoby, tak jak było właśnie w przypadku Queen, gdzie Adam Lambert jest w tej chwili wokalistą Queen, to już jest Queen and Adam Lambert. Czy was kusiło kiedykolwiek, żeby wrócić z Paktofoniką i zacząć robić nowy materiał? Nigdy. Nigdy. Nigdy nawet nie przeszło nam przez myśl, żeby coś takiego zrobić.
Mieliśmy jeden inny pomysł, ale o tym nie będę na razie gadał. Natomiast to nie było, że stworzymy nowy album. Tak samo nigdy nie mieliśmy pomysłu, żeby kogoś, że tak powiem, zatrudnić. W zasadzie moglibyśmy nawet Fejza wziąć, wiesz, syna, pewnie, bo on naprawdę potrafi swojego ojca zarapować, wiesz, no nie powiem 1:1, ale bardzo dużo do 1, nie? I grał z nami kilka razy, pewnie w Warszawie też z nami wystąpi. Jak on wchodzi ze zwrotkami, to nie czuć dużej różnicy w sensie wokalnej, nie? On ma bardzo potrafi naśladować jego manierę i barwę głosu ma podobną i tak dalej, więc to można by to było zrobić, ale my mamy 12 zawodnika, wiesz, my mamy publikę, która by nas chyba zaszlachtowała, gdyby nagle się okazało, że ich klasyczne zwrotki wykonuje kto inny, mimo tego, że na tych koncertach dużych zapraszamy gości. Tak. Nie? I to są bardzo fajne gościnki, no Bish, kto tam był? Robson, Abrada, wiesz, Małpa, Avi, ten H2, Kleszcz. Jezus, zawsze zapominam, jak się nazywa ten aktor, który... Marcin Kowalczyk. Kowalczyk. Tak, tak, no, był ten koncert dedykowany pod film, nie? Też. Tak, tak, ale super. To Marcin z nami wystąpił też w Spodku właśnie, zagrał nowiny. Też wystąpił, pamiętam. Więc tak, w Trójmieście też. W Warszawie też będzie Marcin z nami, to już mogę zdradzić, bo to nie jest żadna tajemnica. Blisko ma. Blisko ma, no, w Papciach przyjdzie tym razem. Natomiast, wiesz, to jest też fajne, bo to... Wiadomo, są zwrotki łatwiejsze, trudniejsze. Są te hity nasze, nie? Które wszyscy znają i wszyscy powtórzą zamkniętymi oczami, no ale są zwrotki typu, nie wiem, Nie mam nie dla nikogo, które dużo osób zna, ale to nigdy nie był hitowy kawałek. W związku z czym te zwrotki są relatywnie trudniejsze dla dużej zbiorowości. A z racji tego, że te osoby, które wymienialiśmy tutaj, jeszcze było ich kilka więcej i na pewno jest jeszcze więcej, to są osoby, które wiemy, że bardzo się jarały zawsze naszą twórczością, też są artystami. Zaproponowaliśmy im udział w naszych koncertach, żeby wystąpili i zagrali te zwrotki Magika, te trudniejsze, na co oni bardzo chętnie wszyscy przystąpili. I co więcej, bardzo fajne to takie, raz, że ożywiło te kawałki, że to jednak nie jest Magik puszczony z playbacku, tylko jest to żywy artysta, daje coś od siebie, z drugiej strony chce tego Magika jak najbardziej odzwierciedlić, no ale daje tą żywość, tą jakby te tu i teraz, coś niepowtarzalnego i genialne, mimo że wiem, że ci artyści się mega stresują, bo nam się z tego zwierzali. Mi też się zwierzali, jak byłem tam u was na backstage'u, to naprawdę widziałem, wiesz, gości, którzy występują na koncertach, którzy mają swoją publiczność, swoje płyty złote, platynowe i tak dalej, i oni stoją i wiesz, gość mi mówi, wiesz co, daj mi chwilkę, bo ja zaraz mam wejście i jestem po prostu na maksa zestresowany, nie? To jest o wiele gorzej jest zagrać tą jedną zwrotkę, kiedy wchodzisz i wychodzisz w przeciągu 30 sekund, nie? I to jest cały twój koncert, jest skoncentrowany na 30 sekund i wszystko się może wywalić, jeżeli się pomylisz w zwrotce, a to się zdarza i się posypie całą resztę domka z kart, no to... No nie grasz tego na co dzień też, plus nie? Wiesz, że to będzie zapamiętane. Nie? Tak, nagrane i wszystko na raz. Plus inaczej ludzie do tego podejdą. Ja mam takie pytanie, bo ruszyliśmy tutaj Marcina Kowalczyka, bo pamiętam, że była takie ogólnonarodowa obawa, a co jeśli się film nie uda? I potem ogólnonarodowe odetchnięcie z ulgą. Chciałem spytać, czym dla was było jesteś Bogiem? Mhm. Jakąś cezurą, czymś symbolicznym, jakimś zamknięciem czegoś? Ile razy to widzieliście? No ja... 4-5 razy oglądałem. 3-4. Ale to już, no musieliśmy obejrzeć i kolaudację, i potem finalną wersję, i na festiwalu jednym w Katowicach oglądaliśmy to na przedpremierowym pokazie, więc to już są co najmniej 4 razy. Natomiast jakbyś mnie teraz zapytał o jakieś poszczególne sceny, to bym się nawet mógł powiedzieć, że nie pamiętam niektórych, bo to już dawno było. Ale to faktycznie wtedy liczyliśmy, że zamkniemy ten rozdział, że to będzie to, że zamkniemy. Daliśmy najpierw książkę, książka znowu otworzyła puszka Pandory typowa, wszyscy się o wszystko pytali. Mówimy, dobra, powstanie film, zamknie. No, film oczywiście nie zamknął, znowu stworzył nowe pytania. To może ten jesienny koncert teraz to zamknie? Nie, już ja już się nie łudzę się. Nawet myślałem po drodze, że moja książka zamknie pewne kwestie. Może musical kwestie. Jakiś. Nie, to niech się po prostu, nie chcę, co to już będzie otwarte po prostu. Skoro ludzie tego potrzebują tym żyć i mieć to w sobie. Niektórych rzeczy może po prostu nie
nie warto zamykać. Nie, mówię, nie warto sobie, my to akceptujemy już, że tak jest i tak będzie. Obok, mówię, robimy swoje rzeczy i to jest fajne. Natomiast co do filmu, ja jestem mega zajarany, że udało się Maćkowi Pisukowi dopiąć ten temat do końca, bo walkę miał dużą. Cieszę się, że wyszło jak wyszło, bo też mieliśmy obawy, co zobaczymy. Pierwsza kolaudacja, pamiętam, z Leszkiem Dawidem, siedzieliśmy chyba w Focus i SOT prawdopodobnie, albo my tylko z Leszkiem, już nie pamiętam. W salce kinowej, takiej malutkiej, jeszcze oglądaliśmy to w wersji bez offowych tam wokali, bez muzyki i tak dalej i mega, mega stres był, ale obejrzeliśmy ten film i tak, dobra, to jest dobry wkład, jak to się dopieści, to będzie idealnie. Plus jest to polski film, w którym dużo słychać, nie? To tak jakby to jest zawsze plus, nie? W przeciwieństwie do wielu filmów, tak, dokładnie. No i dwie trzecie obsady, przynajmniej jeżeli chodzi o waszą trójkę, to jest Roist, więc akurat idealnie. No obsada Żurhard i ten, nie? Aha, i Ogrodnik, potem, oni potem dalej. No tak, bo ich kariery faktycznie gdzieś tam potem ruszyły z kopyta. Zresztą, co tu dużo mówić, no każdy z nich ma talent, ale no Dawid jest zdecydowanie uzdolniony i pokazał to w kilku rolach swoich takich nietypowych, nie? Które się przeistaczał. Tomka teraz Skazanej widziałem. Tak, tak. No. Nie, tak. W ogóle ci aktorzy, którzy was grali, to w ogóle teraz absolutna topka, nie? Więc wszystko się tutaj zgadza. Wy na topie, oni na topie, wszyscy na topie. czyli płuca zlepione topami, można powiedzieć. Jak to w hip-hopie? Hip-hop wygrał. To jest najważniejsze, że wygrał hip-hop. Czy jeszcze a propos tego koncertu, w sumie ostatnie pytanie dotyczące tego, czy... No bo wspomnieliście o kilku gościach, ale czy będą jakieś niespodzianki takie, że nikt się może nie spodziewać? Nie. Świetny marketing koncertu i teasing. Nie, no będą. Będą rzeczy inne. I nawet jak ktoś był w Spodku albo w Gdyni, to myślę, że będzie miło zaskoczony. Pracujemy nad tym teraz, mamy jeszcze parę miesięcy, więc parę elementów zaskoczenia, ale przede wszystkim, wiesz, no nie chcemy na siłę zmieniać czegoś, co i tak samo w sobie jest dobre, nie? No te kawałki się bronią, więc one to mają tak naprawdę zrobić. Na pewno będą, spora część gości będzie wymieniona i to nie dlatego, że tamci nie dali rady, tylko taka była też formuła, że chcielibyśmy w każdym tym, tych ludzi, którzy się jarali PFK jest dużo, więc mamy w czym wybierać, więc teraz też już są jakieś tam rozmowy prowadzone. Spoko, i... wystąpienie ma problemu, to już mogę ci odpowiedzieć. Ale powierzchni tnący gra Focus, wiesz, także także musiałbyś się z nim dogadać. No, ale może będzie chciał na fajkę wyjść wtedy, więc spróbować. I no. Brak tu sensu zrobimy. Pamiętam. Brak tu sensu. No, więc Focus mówi, że nie, ja mówię, że tak. Zobaczymy, co z tego tak i nie wyjdzie. Dobra, to z racji, że jednak jesteście zakorzenieni bardzo mocno w Śląsku, to przygotowaliśmy dla was specjalny quiz. Konkretnie ja przygotowałem, bo chłopaki nie znają absolutnie śląskiego. Ja znam też... Hasiok, znam jedno słowo Hasiok. Hasiok, tak. Ja też nie jestem w tym najlepszy, ale stwierdziłem... Ja znam klapsznytę. Klapsznytę. Nie mów, co to jest. Okej, ale wiem, co to jest. Klapsznita. Karminadle, znam i lubię. Parę haseł tutaj będzie prostych, a parę trochę trudniejszych, może będziecie wiedzieli, zobaczymy. Ten quiz nie ma żadnego znaczenia pod kątem jakichś punktów czy czegokolwiek. Naszej oglądalności. Chodzi po prostu o to, żeby się chwileczkę pobawić i żeby się pośmiać z pewnych zabawnych rzeczy, bo Śląsk przecież jest dla Polaków jak Czechy, tak trochę, nie? Jeżeli chodzi o pewne słówka. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałem oddać hołd naszemu grafikowi, który się uczy. Tak. Fantastycznie. I to zrobił w Paincie, naprawdę. Nie pomylę tego z żadnym innym quizem. Tak, to jest żółty śląski orzeł. Dobrze, to poprosimy w takim razie nasz quiz. Pierwsze pytanie. Fytla. Czy to przedsionek, urządzenie mocowane na dziobie statku, busola czy ćwiartka wódki? No to się postarałeś. Chyba D możemy odrzucić, bo co to jest ćwiartka wódki? Dla ciebie? No i gdzie te? No właśnie, gdzie zniknęły te? Halo. Dawać podpowiedzi. Tak. Jest was dwóch, więc możecie... Nie wiem, obstawiam to... Nie, busola to nie będzie na pewno. D. Przedsionek. Focus D. Nie. Ale nie słyszałem tego. Więc A i B, ale...
Ja w ogóle mi się wydaje, że to nie jest śląskie tak naprawdę, ale... To wszystko jest, wiesz, śląsko, śląsko-cieszyńskie, a chociaż nie, śląsko-cieszyńskich rzeczy tam nie wrzucałem. To są śląskie lub górnośląskie? Nie wiem, nie ja bym stawiał A albo B. Dobrze, ty A albo B, to może zdecydujesz? No dodaję B. Tak. Dobrze, to B, a prawidłowa odpowiedź to... Świartka wódki. Niemożliwe. Fokus wiedział oczywiście. Fejtla. Nie, nie, to przypadek był. 0,25 napoju, ale konkretnie alkoholu. Następne. Klapsznita. A, to kanapka, to. Uderzenie w twarz, brygadzistka w kopalni czy samorodek. Dobra, to koledzy mogą odpowiedzieć, bo my to wiemy, także. Oni wiedzą, no. Kanapka. Kanapka, dobrze. Jest to A, oczywiście kanapka. Okay, do budy się łazi. Taka podwójna, nie? Zawsze. Klapsznita, tak. No. Klapnięta, sznitka. No bo może być sznitka z tłustym, nie? Czyli ze smalcem kanapka. Znaczy w sensie nie kanapka, tylko pajda chleba. Następne pytanie poprosimy. Mamlas. Aha. To dziecko źle zachowujące się przy stole, ślimacząca się rana, fajtłapa życiowa, pocałunek. C. C. Bardzo dobrze. Jest to C, fajtłapa życiowa. Ty mamlasie, ty. Tak. Następne. A dużo masz tego? Nie, chwilę, parę. Omparta. Zemsta, rzut sędziowski, uparta kobieta, bezwład ciała podczas snu. No ciu, nie znam. Nie wiem, nie widziałem tego słowa w życiu. No to zgadujemy. No to ja bym dał C. Też. Uparta kobieta. Nie, to jest rzut sędziowski. Co? A co to jest rzut sędziowski? Rzut sędziowski taki. A na początku do meczu, tak? Tak. I następne pytanie. Elwer. A, to proste. Rzut karny, obcy, bezrobotny czy czajny? No A. Jest to A? Ale jest to też C. Też tak myślałem właśnie. Tak, jest to A i C. Jednocześnie mówi się, ty Elwerze... Elwer z Bytomia ktoś... było, nie? Tak, tak. No widzisz. Dobra, kolejne. Żykać. Wymiotować, no, gadać bez opamiętania, modlić się, kłamać. No chyba B. Chyba? No na pewno nie A. Modlić się, kłamać. No, chyba oddałbym B też, no, to, ale to strzał. Czy jest to B, proszę państwa? Nie, jest to C. Modlić się, rzykać. Sami ateiści. Koledzy niewierzący. Musiałem takie wrzucić, skoro mamy odcinek wielkanocny. Szpędlikosz albo szpędlikorz. Właściciel sklepu mięsnego, człowiek moralnie wątpliwy, skąpiec, osoba sprzątająca miasto. Szpędlikosz. Co to jest szpędlik? Ja nie wiem. Ja też. Szpędlik. Ja bym dał C. C. Fokus? Absolutnie nie wiem. A i tak już odpowiedź padła także. C, skąpiec. No to zgadłeś. Zgadłem. Jest to skąpiec. Nie wiem od czego to jest. Od szpędlić, czyli chować coś, nie wiem, oszczędzać. Nie mam pojęcia. Następne. Uberiba. Sum, kalarepa, taryfa, atak z zaskoczenia. A ja wiedziałem. Jurzek wiedział. Uber riba brzmi trochę jak taka super ryba nad rybą. Tak, no tak. Z wąsami. Uber riba. Jo nie wiedział. To jest coś do jedzenia. Nie wiem, czy to nie będzie B. No dobra, to dajmy B. No. Czyżby to było B? To jest B, oczywiście. Nawet zgadując, patrzcie, jak... Nie, coś mi się kojarzy. Jaki instynkt tutaj kumpel, ma się, kucharz mi coś tam zawsze godał, że coś tam z uberibą. Tak, ale... uberiba, kalarepa. Dobra, kolejne. Wasz beret. Nakrycie głowy, płyn do zwalczania pasożytów, tarka do prania, zmartwienie. Dobrze, że się to powybierał. Naprawdę nie wiem. Ale powybierałem też... Wyobraźcie sobie, że musiałem wymyślić też, jakie inne mogą być zastosowania danej rzeczy, nie? Tak. Powiem wam, że miło jest wiedzieć, że jest taki równoległy wymiar jak śląski. Naprawdę bardzo miło poznać wasze uniwersum bliżej. Jest taki portal, przez który przechodzisz. Jest ten, Tukiena, Hobbit po śląsku, polecam. Tak, jest. Ktoś to czytał ostatnio nawet, jakiś youtuber miał taki fragment. Tak, tak. Myślałem, że ktoś pierwszy to wypożyczył i przeczytał. Tak. No, zgadujcie. Najprostsze by było A, nie? Dać, ale to pewnie jest podchwytliwe, więc ja bym dał C. Też mi się wydaje, że C. Jest to C, dokładnie, od wasz machine i tak dalej, nie? To jest z niemieckiego. Od mycia, no tak. No wasz beret. Załośniczki lub też żałośniczki. Kolczyki, kobiety podczas żałoby, zazdrosne osoby, damskie obuwie. Chyba ten pracował trochę nad tym chyba. No. Albo zmyślał. To jest potężny... Takich słów nie ma w ogóle. Potężny ja bym postawił tutaj. A ja na A.
I Focus ma rację, proszę bardzo, są to kolczyki. Żałośniczki. Ale... Dobra, to kolejne. Są... Zicherka. A, zicherką a spięte galoty. No, to... Obietnica, przysięga, agrafka, lewa ręka, rodzaj uderzenia w tenisie. Jest to oczywiście B, agrafka. Spokojnie, jeszcze 40 zostało. Chyba ostatnie teraz. Tak, ostatnie. Wieprzki, wieprzki. Dzielnica Świętochłowic, poranne nudności, agrest, określenie na mieszkańców Zagłębia. No śmiało. No, zakaz wjazdu do Sosnowca. No ja myślę, że A albo C, albo D, nie? Ale nie znam dzielnic na Świonach. Nie no, D to się Gorole mówi, nie? Godo. No ale wiesz. Różnie bywa, nie? Różnie się Godo, nie? Dobra. Nie, ja bym D obstawiał. Chociaż nie wiem, że tak się mówi, ale to jak miałbym rzucać monetą, to... Dobrze, a jaka jest prawidłowa odpowiedź? C, agrest. Agrest. To są wieprzki takie. Ten agrest, te zielone takie coś, co jesz i potem żałujesz, że to jadłeś. Nie wiem, ja jadłem agrest, a nie wieprzki. Tak, no na Śląsku są wieprzki i to jest akurat dosyć popularne. Z tych wszystkich to jest jedno z popularniejszych, z tych co widziałem. No ale udało wam się odgadnąć te, które były bardzo niepopularne i które nie wiem skąd wygrzebałem, z jakiejś gruby. Musiałem na przodku fedrować, także hej, nie? Dobrze. Zaraz musimy zrobić kolaudację quizów. Dobre to było, wprowadziłeś nas w odrętwienie, nie znałem. Śląskie odrętwienie, to jest po koksie. Po śląskim koksie, czyli tak, tak. W brykiecie, nie wiadomo. Nie no tak. Nie no tak. Siedzimy, przetakujemy paru minut. Dobra, skoro już ruszyliśmy ten temat Śląska, mieszkałeś chwilę w Warszawie, ale już nie mieszkasz. Mm-hmm. Czy zatęskniłeś za tym Śląskiem? Czy poczułeś jakąś, wiesz, taką ten lokalny patriotyzm, że musisz tam wrócić, czy po prostu tutaj ci nie odpowiadało życie? Nie, tu bardzo fajnie jest w Warszawie. Ja lubię Warszawę, podoba mi się miasto, ma wiele do zaoferowania i pod względem, można powiedzieć, geograficznym, bo tu jest i las, i woda, i tak dalej, i pod względem dostępu do rzeczy, bo tu są szefostwa i oddziały wszystkich firm w Polsce. Więc zawsze tutaj można znaleźć, gdzie jest coś, co jest mi akurat potrzebne. Lubię architekturę, lubię historię i tak dalej. To nie jest tak. Natomiast ja miałem dziwne wrażenie, że jak ja wjeżdżałem do Katowic i miałem napis Katowice, to tak ze mnie opadało wszystko. To chyba tęsknota była jakaś i po prostu wróciliśmy i... No i tak jakoś, nie wiem czy lepiej, po prostu wróciłem na stare śmieci, nie wiem, może już za stary jestem, żeby wiesz, przesadzać. Rozumiem. To też tak masz? Ja? Nie, właśnie teraz będę jechał na Śląsk, najprawdopodobniej na święta, no wiadomo, że na święta, więc ja jak tam jestem, ja się bardzo czuję dobrze na Śląsku i strasznie lubię tam przebywać, natomiast nie mam czegoś takiego, że schodzi ze mnie, wiesz, to napięcie, czy też takie odetchnięcie ulgi, że jestem w swoim miejscu. Może źle to ująłem. Chodzi mi o po prostu... Nie no, ale takie... to przecież ty tak masz, no to nie chodzi o to, nie, że ja muszę to mieć. Mówię, że źle to może ująłem. Chodzi mi o to, że to wrażenie było takie, że jakby... Nie wiem, docieram do domu, że w końcu, wiesz, wróciłem jakby z drugiej podróży do domu. O to mi chodzi. Mhm. Więc chyba już się zasiedziałem. Panowie, w tym programie Zero Kultury bardzo dużo rzeczy polecamy. Też widzowie nasi, wiemy, oglądają nas, googlując wszystkie tytuły przy okazji. Poszukają czegoś dla siebie, filmów, książek, muzyki, gier. Po jednym strzale, co moglibyście polecić, co was ostatnio zajawiło takiego, mówię, gra, film, książka, komiks, to ja znów teraz, chyba sprzed dwóch dni, Three Body Problem na Netflixie. Aha. Polecaliśmy to dwa tygodnie temu. Tak? Tak. Nie, spoko, możesz powiedzieć, jakie ty masz. Czytałem książkę i po prostu trzęsącymi rękami biegałem do Netflix, do Empika, bo wydawali to w kolejnych tomach. Okej. Okay. I po prostu przeczytałem pierwszy, nie mogłem się oderwać i jak drugi był, to już tuptałem, sprawdzałem na internecie, bo akurat gdzieś w trasie byliśmy i biegałem po wszystkich lokalnych Empikach, czy to jest, i jak brałem, to dalej się nie umiałem oderwać. Czyli książka, ten serial widziałeś już? Wiesz co, tam są jeszcze dwie opcje, bo jest jeszcze jedna chińska, którą chyba Amazon zrobił. No. Jest całkiem niezła i jest jeszcze wersja anime, to się nazywa, nie wiem jak się nazywa, koreańska manga, koreańskie anime. Karanime. Nie, nie wiem. Karanime. I mamy problem trzech seriali jeszcze do tego. Tak, tak, tak. Tam jest tak. Kilka wersji. Tak. A ta wersja Netflixowa?
Widziałeś? Widziałem, no łyknąłem od razu jak wyszło właściwie. W ogóle da przenieść, bo to jest mega monumentalne to, ten cykl. No, słabo im idzie, nie? Tak mi się wydaje. Jak właśnie książki nie czytałem, widziałem tylko sam serial i właśnie nie czytając książki, to serial jest okej, nie jest taki, że niszczy cię i powoduje, że nie możesz się od niego oderwać, ale, no, ale też mi się podobał no, generalnie ten serial, chociaż zakończenie jest takie, myślałem, że będzie większy cliffhanger, a nie ma tam akurat w tym. Książka. No książka, książka. W sensie polecam bardziej książkę, tam jest to uczucie tej patetyczności, tego, że dzieją się ogromne rzeczy i które wpływają na ludzkość do samego końca, nie? I w książce jest to rewelacyjnie oddane. Serial jakby nie ma szans nawet, żeby tego... Skali nie ma, nie? W ogóle. Skali i Maldera nie ma. A może niech padną te dwa słowa, z którymi się nie dyskutuje. Książka lepsza. Książka lepsza. Tak. W tym przypadku na pewno. Rahim? To ja z podobnej kategorii, też trylogia, też jest serial od niedawna, ale najpierw czytałem książkę Czerwona Królowa, hiszpański thriller, druga część Czarna Wilczyca, trzecia Biały Król. Trzy kolory. Tak, to te, które rozróżniają. Trzy kolory. Teraz jeszcze nawet wyszedł jakiś tam spin-off do tego, Blizna. Bardzo koloru? A już, jak spin-off, to już nie musi być z kolorem, tak? Bardzo fajny thriller, bardzo fajnie napisany. Ja w ogóle lubię hiszpańskie kino, hiszpańskie spojrzenie na budowanie napięcia i książki też mam jakieś za sobą, ale ten thriller, naprawdę ta trylogia jest super. Wiem, że teraz... Niedawno któraś z platform wypuściła serial Czerwona Królowa, czyli pewnie pójdzie za tym dalej kolejne części. A to mniej więcej jest, tak w skrócie? O bardzo inteligentnej kobiecie, która... Prowadzi śledztwo? No nie chcę spoilerować. No. Okay. Nie chcę spoilerować, ale bardzo tak. Inteligentnej kobiecie. Tak. Podgrzałeś. Maria Skłodowska-Curie. Musiałbym sprzedać trochę rzeczy, a nie chcę. No. Rozumiem, dobra. No. Jeżeli od tego zależy fabuła. Ale ogólnie to... tak, ogólnie chodzi o dochodzenie, wyścig z czasem, zagadki, zwroty akcji nieprzewidziane. Fajnie się dzieje i naprawdę koleś umie budować napięcie. Nie? Ja kurczę lubię, jak ktoś ma literacką podstawę, nie jest po prostu domem z papieru, nie? Te książkowe rzeczy naprawdę... Jak szybko zaczął się nudzić? Wiesz co? Mi po pierwszym odcinku? Serio, po prostu... Nie, obejrzałem dwa sezony. Pierwszy z przyjemnością, drugi z umiarkowaną przyjemnością. Na trzecim już byłem, musiałem obejrzeć trzeci, recenzja, coś tam, ale już byłem po prostu odpięty emocjonalnie i potem już nie widziałem. Tam się chyba trzeci zaczyna, że strzelają z bazuki w coś, w jakąś płynącą łódź. Ale chyba potem na podstawie serialu napisali książkę, tylko nie wiem, tam czy są jeszcze spin-offy, te strony, tam jest chyba Berlin o tym jednym kolejnym. Czyli właśnie są spin-offy Tokio, Berlin, coś tam. Ten Berlin, no, Tokio ten Berlin jest fajna, ciężki. Nie? Ten Tokio Berlin jest ciężki. Cieszyłem się, bo fajna postać wykreowana akurat w tym serialu. Ale powiem wam, po paru odcinkach byłem już tak zmęczony i tak z żoną siedzieliśmy po prostu i się chichraliśmy z tego, jaki absurd można wprowadzić. Pomijając, że to dla mnie jest po prostu historia miłosna. No tak, i tak. Jak nie lubię komedii romantycznych, to jest serial z tej kategorii. Ale tak tą postać spłycili i tak ją uziemili po prostu. Ma tam parę przybłysków na cały ten sezon. Serial się zaczyna tak, jest taki grounded w miarę, nie? W sensie jest szalony, ale mimo wszystko potem... Z każdym odcinkiem to po prostu widać, jak przyciągają czas tylko i wprowadzają wątki na siłę, żeby tylko było. Nie? Ciężko mi się to oglądało i tylko ze względu na sympatię do tej postaci... Notabene z pierwszego sezonu, który był najlepszy w domu z Tokio, papieru. Tokio też spoko było. Tokio Hotel, zajebiste, Bill Cowlitz. Pamiętam. Moje czasy. On teraz jest ten Bill Cowlitz z tą, jak on się Heidi nazywa? Klum. Z Heidi Klum. I oni się przebierają, tak, tam jest różnica wieku, nie wiem, z 20 lat czy coś. I oni się przebierają za każdym razem na Halloween w takie wymyślne stroje, ale takie... Że ona się raz przebrała za robaka na wędce, a on za takiego rybaka, który trzyma tę wędkę na haczyku tego robaka. Niesamowita. Ale dobra, skoro mówimy o tym, że dom z papieru... Musiał sobie opowiedzieć. Wyobraź to sobie, uświadom to sobie. Fascynujące. Mówimy o tym, że dom z papieru no, nie jest najlepszy, a RPG z papieru. Tobie zdarza się jeszcze rzucić K10 nie tylko ze sceny? Już nie ma jakby z gier to takie niwo od czasu do czasu. Ten nowy? No 8 teraz wyszła, musieliśmy sprawdzić. Doskonały, cudowny. Z
zgodziłbym się, gdybym grał więcej niż dwa razy, nie? Tak. A, okay. Specjalnie z założenia nie mam PlayStacji, żeby nie marnować czasu także tylko u znajomych, nie? Dziękujemy za tą ocenę. Nie, nie, natomiast od siódemki w dół mógłbym, wiesz, powiedzieć, że po prostu lubię tę Kena, także... Która postać najbardziej? Kim ci się najlepiej gra? Ja przeważnie Xiaoyu grałem. I trochę, Edim Gordo. Edi wraca, będzie. Trochę Warangiem i... Warang, no. I z tych nowych postaci nie za bardzo. Tak bardziej trójkę miałem opykaną. To no wiadomo, no. Jin, Huarang. No. Trójka miała najlepszy roster. Czekaj, w trójce był Brian? Tak, był Brian. Ten Brian Fury. Dupi kury. Ten uderzenie z tego, z łokcia, taki puf, puf, puf. Taki na początek zawsze. Panda już była w trójce. Panda, tak. Kuma. I doktor Boskonowicz był w trójce, który leżał cały czas. Gon. No i w ogóle w trójce, no trójka jest chyba najbardziej legendarną odsłoną tej części. Najpierw się też sprzedała do czasów nowożytnych. I granie, był Tekken Ball tam, taki tryb, grało w piłkę plażową. No, nie wiem, jakoś próbuję znaleźć jakąś fajną grę teraz i... Ale to... Wszystko jest jakieś takie słabe takie. Takie słabe takie. Nie wiem, jak to... Czy nie ma już fajnych gier, czy te wszystkie, ta branża już sama zjada swój ogon, czy tam wszystko musi być... Ja myślę, że my się wychowaliśmy w takich pięknych czasach, że... Że bardzo, w bardzo krótkich odstępach czasu były bardzo długie skoki technologiczne. Rewolucja. Jednak, nie? Rewolucja graficzna. Rewolucja w 3D, potem rewolucja w trójwymiar. No, bardziej mi chodzi, wiesz, może o ideologię, o ideologiczną rewolucję, która się tutaj odbywa cały czas. I wiesz, to swoją drogą. Nie? Jakby już nie ma tej głębi w tych grach, jakby, nie? Znaczy, no trochę bywa, może. Nie? Czasem wiesz co, są perełki, jakby jeżeli ktoś szukał, to są gry, jest też bardzo dużo gier niezależnych, tak zwanych indie, czyli małych na kilka godzin, tak, ale zrobionych przez artystów, a nie przez biznesmenów i można naprawdę znaleźć... Oxenfree. Oxenfree, tak. Oxenfree, no. Dzisiaj będziemy jeszcze rozmawiać o grze Cocoon, jak Cocoon, sprawdź to sobie, bardzo dobra. Twórców Limbo. Że Pactophonica, Tekken 3 to jest wszystko mniej więcej ten sam moment takich formujących doświadczeń pokoleniowych. Tak samo jak wtedy miał... Zwykle mieściło się to, że na okładce jest zdjęcie, gdzie gramy na PS w szaraku jeszcze w Tekkena, także tak. Na czarno-białym telewizorze, żeby nie było. Nie? No. No to wtedy też wrzucał, pamiętam. Miał piosenkę taką, lubię wyluzować się z chłopakami, on lubi wyluzować się z nami, która teraz brzmi trochę inaczej, ten refren. Tak. Lubię wyluzować się z chłopakami. Tak, Tony Hawk. Nie? A tak, napierdolone rekordy w Tony Hawka, pełna gwizdków, popiołka i konsola nagrzana, my tniemy w Jackie Chana. Jeszcze tam było. Jackie Chan Stunt Master. Jackie Chan Stunt Master, dokładnie. A tobie zdarza się jeszcze grać? No bo też ja chyba mam dalej w domu jakąś grę z PlayStation 2, która należy do ciebie. Nie, chyba mi oddałeś, to był NBA Ballers. A tak, nie? Rzeczywiście. Oddałeś, bo ja myślałem w ogóle, że to jest strój. Czy nie, to z dwójki było. Tak, ja wiem, ale ja miałem trójkę wtedy i jakoś przypomniało mi się, że ty masz tą grę, napisałem, że mi ją odesłał, tam cię męczyłem, pamiętam, ty mi ją odesłałeś, a się okazało, że to PlayStation 2 i nawet nie mogę tego odpalić. Bo nie ma wstecznie kompatybilnej wtedy tej konsoli. No, to nie było wtedy, więc gra tak wróciła na półkę tylko. Natomiast wiesz co, ja zawsze sportowe gry lubiłem, natomiast od wielu lat FIFA niestety. A mówię niestety, bo nawet jak ściągnę jakąś grę, czasem nawet kupię jakąś grę, to pół godziny, no i FIFA. Sezony czy fut? Ja fut. Zacząłem od WK w ogóle, bo grałem kiedyś w FIFA tylko tak sobie towarzysko z kolegami, no a kiedyś mi zapisałem się do jakiejś ligi takiej, Polska Liga FIFA, czy tam znajomy mnie wkręcił i, no, i musiałem się umawiać z ludźmi na mecze. No i z jednym zagrałem, mówi, ty, na WK przyjdź, nie? Mówię, jakie WK, nie? No i wtedy Virtual Club, nie? I ten, i złożyłem zawodnika i tak dwa lata wsiąknąłem z kolegami, grałem na pozycji SPO, a potem tego futa już opanowałem, już stwierdziłem. No a teraz to się w zasadzie już odniezależniłem, nawet przez rok nie miałem PlayStation, żeby nie grać. Nie robisz się agresywny po FIFA? W sensie, teraz już nie. Ja pytam, bo ja na przykład, ja grałem sezony, nie grałem fut, ale grałem sezony przez wiele lat i musiałem przestać, bo naprawdę, no, byłem innym człowiekiem, nie? Miałem, tak, ale nie, nie, przerobiłem to i byłem nerwowy, byłem zestresowany, miałem problem z żołądkiem nawet i potem sobie połączyłem kropki, że to ze stresu. Wiesz co, nie, teraz głównie mało gram online w ogóle. Tego Ultimate'a sobie robię bardziej z przyzwyczajenia,
ale grałem z tym. Ja miałem taki modus operandi, że skończyłem grać, bardzo spokojnie, bardzo powoli szedłem do sypialni, chwytałem za poduszkę, przykładałem do twarzy i zaczynałem w nim krzyczeć, nie? Po sezonach. Typowy więc... gracz FIFA. Tak, oczywiście kilka zniszczonych padów i tak dalej, ale to no, ja no to granie online to w ogóle... Ja na Crash Bandicoot bywa mocno. No ale wiesz, to był największy absurd, jeszcze w tym już pomijając, że ktoś cię na przykład opykał czy coś, ale te wszystkie jakieś glitche, tak, wiesz, tak, przypadki, te takie bzdury, wiesz, że ty wygrywasz tak z kimś, tak ktoś ci w 93 nagle strzela, no, wiesz, cię wyrzuca, wiesz, z turnieju czy co, no masakra, nie? No ale to tak. Gry łączą. Nie jesteśmy jedyni, bo każdy z kim, miałem dużo kolegów z FIFA swego czasu, to wszyscy ten, a ci, którzy umieli tą zimną krew zachować, to zazwyczaj bardzo wysoko zachodzili, bo oni po prostu... Widziałem piękny nagłówek jakiegoś filmu YouTube'owego. Nazywał się "Dzisiejsze dzieciaki nie przetrwałyby w lobby w FIFA". I to jest tak jakby idealne. Ja byłem bardziej zawsze pro Evo, nie? Bo ISS Pro, Unique Eleven i tak dalej, no wiadomo. Lepsze, no. I pamiętam w 2004-2005 roku były Mistrzostwa Polski w Pro Evolution Soccer i zaprosili tutaj do Warszawy gwiazdy, żeby wzięły w tym udział. I dwie z nich to był Peja i DJ Dex, był jeszcze Gulasz i jeszcze był Red. Zniszczę wszystkich, zobacz. Jak Red występował tam, bo on naprawdę grał świetnie w Pro Evolution Soccer wówczas. I on doszedł w ogóle do chyba półfinału tych Mistrzostw Polski. To pamiętam, no chłopaki odpadli wszyscy w pierwszej rundzie, nie? Ale on, jemu tam dobrze to poszło. No ja też bardzo lubię piłkę, w związku z tym mam 1000 godzin w Rocket League, więc czuję, że powinienem zmienić temat teraz. I chcielibyśmy wam stworzyć okazję do tego, żebyście mogli porzucać tutaj padami również u nas, drogimi. Czy graliście w Mario, to oryginalne? Super Mario Bros. Ja mamy taki motyw, że nasi... Tak, grają nasi goście na Nintendo w Mario i wpisujemy wynik na tablicę. Chodzi o to, żeby przejść pierwszy level z jak najwyższym wynikiem punktowym. Wchodzicie w to? Dobra, tylko przypomnij mi, z czego się... Proszę bardzo, tablica. Chodźcie. Vanessa Aleksander. Widzę, że muflon. Tylko musimy dodać tak. Zasiedział się. Że Julia Żuga i Vanessa Aleksander grały z lagiem, bo nie umieliśmy ustawić tego, żeby nie było laga, więc miały takie dwusekundowe opóźnienie. Może po zerze dodaj, nie? Ale właśnie dodamy, zasugerowałem, dodamy, żeby tak zrobić, nie? Żeby dołożyć im po 10 tysięcy punktów. Natomiast muflon był u nas tydzień temu i no, doszedł tam, gdzie doszedł. I tydzień, chodzi o to, żeby tydzień tu siedział. Tak. Więc poprosimy Super Mario. Ty. Proszę. Uwaga, musisz nacisnąć ten. No to zrobię to za ciebie. No i lecisz. Pierwszy Rahim. Proszę bardzo. Tak. Spróbuję nie być ostatni w tej grze. Yes! Ale a, poszedłem, nie? 300 punktów. Jak to można było grać w ogóle w to? No wymyślił to Shigeru Miyamoto po to właśnie, żeby wkurzać ludzi. A, okej. Okay. Ładnie przeskoczony. Tu już dwóch przeskoczonych. Oni nie są za dużo punktów, więc myślę, że czyli można nie warto ulewać, ich pykać. Nie? Ale widzisz? O, kwiatek bym brał. Jak zbierzesz kwiatek, będziesz mógł strzelać. Tak? Będziesz mógł strzelać, no. Że masz czas tutaj. Aha, jeszcze skończy. Czas jest. Tak. Dobra, no to czemu nie powiedziałeś, że zanim zaczynamy? Ale czasu masz dużo, 250 sekund. Powiedziałeś tylko, że... powiedziałeś tylko, że mam biec. Mam ograniczoną ilość tych naboi, czy to... Nie, po prostu... dopóki cię nie ukąsi jakiś grzyb. Nie wiem, jak grzyb może ukąsić, ale w sumie może, bo grałem w The Last of Us, więc może. I na to musisz wskoczyć. Musisz wskoczyć na to. O, proszę 400, bardzo. 500 plus bonus za czas. Zobaczymy ile. Będzie tak na granicy z muflonem. 12. 12, 100. Ile miał muflon? 13 coś, czyli jesteś drugi. No dobra, to teraz resetujemy i teraz fokus. Tak, dużo łatwiej się gra bez laga. Zdecydowanie. Na pewno Vanessa Aleksander doceni. Tak jak tydzień wcześniej musisz wcisnąć przycisku, jest zdecydowanie lepiej. No tak, ale i tak musisz tutaj wcisnąć wcześniej ten przycisk. Opie. Bo jednak jest to oldschoolowa gra, która dosyć mocno... Takie rzeczy. Tak, takie rzeczy. Niestety nie da się tutaj biec w lewo. Grzybek warto, bo jednak to jest 1000. A to co, lepiej szybciej dobiec do... No właśnie, niektóre rzeczy lepiej omijać. Dolnym to jest strzelasz. Kwestia czasu. Widziałeś, że tam zmultiplikowało ci. Miałeś 5000. Już nie strzelasz, uważaj.
Uważaj bardzo. Nawet bardzo, bardzo uważaj. Jedno życie. Dobra, jeszcze jedno życie. Człowiek się uczy na błędach. Albo na blendach. A życia dają coś? W sensie, jak dobiegniesz z dwoma życiami? Nie. To... Chyba nie. Nie. Nie zamieniają się na punkty? Nie, w następnym po prostu będziesz miał więcej tych. A tak, bo tu nie skończyłem grać przecież. Czy będą tu jeszcze jakieś potwory? Będą. Były. No i 300. Na tym wyniku zakończyliśmy. 300. Fokus. Nie rzucam padem. Nie mój. 11, ile tam były? 12, 100, Rahim. Cudownie. Bardzo dziękujemy, chłopaki, dzięki, że do nas dodaliście. Wesołych świąt, tak w ogóle, bo zaczyna wesołego się ten królika. Okres świąteczny, niezależnie od tego, co w kto wierzy, wiadomo. Wzajemnie, spokoju dużo. Tak. Miło było poznać. Dzięki. Rodzinnie i do Mingus. Zobaczenia na koncercie. Powiedzcie tylko jeszcze, kiedy jest dokładnie ten koncert na Torwarze? 3 listopada. I będziecie. Tak jest, tak jest. Mamy w umowie, że nie możemy nie być. Za 8 miesięcy? Przecież tu się ktoś urodzi jeszcze do tego czasu. Jest szansa, no. Jest szansa. Dobra. Także ktoś może przyjść z nowym pokoleniem, jeżeli coś, nie? A każde pokolenie ma własny czas, pamiętajmy o tym. Tak jest. A propos zespołu Kombi. Który gra i trąbi. Mamy to. Silniejszy ode mnie. My też pogramy i potrąbimy o tym, co lubimy najbardziej i co wam polecamy na ten tydzień, ale to już za chwilę w naszym kolejnym segmencie Polecajki. Zaczynamy od gry. Gry, która ukazała się niedawno, więc zdążyła już wylądować pewnie na twardych dyskach wszystkich konsol, bo wyszła na wszystkie konsole, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, co tam sobie chcecie. Gra na nazywa się... też. Kokun się nazywa. Kokon. Cocun. Kokun! Cocun! Kokun! Jak zwał, tak zwał, warto żeby w nią zagrać, ponieważ jest to gra jednego z twórców takich tytułów jak Limbo i Inside, chociaż jest bardzo dużo gier, które reklamują się... Ale dokładnie to samo. Ostatnio też grałem... Somerville, nie? Tak. Somerville. Bardzo mi się podobało zresztą swoją drogą, ale też było, że jeden z twórców Limbo i Inside. No, dlatego, że każdy jest jednym z twórców tego. Tak samo jak w Polsce każda gra jest jednego z twórców Wiedźmina, nie? No bo oni wszyscy zaczynali przez Wiedźmina. W każdym razie firma Playdead zatrudniała więcej niż jedną osobę, dlatego jest wielu twórców tych gier. Ta najnowsza, Cocoon, to jest gra logiczna, która wygląda trochę jak przygodowa. Cicho, jeszcze się nie zniechęcaj. Spokojnie. Trochę jak platformówka. Dzieje się w jakimś innym, kompletnie kosmicznym, bajecznym uniwersum, w którym sterujemy, uwaga, teraz będzie mocne, chrząszczem, czymś w rodzaju kosmicznego chrząszcza. A, Hollow Knight, to ja znam, to bardzo lubię. To nie to, też dobra gra, który to chrząszcz musi rozwiązywać zagadki logiczne, środowiskowe. Czyli musi coś otwierać, zamykać, przesuwać, włączać, wyłączać. Do tego ma takie kuleczki, orby, nie wiem jak po polsku. Orby, no. Orby takie. Orb. Który każdy z nich jest innego koloru światem. Może do nich wchodzić, wychodzić. Jednocześnie biorąc innego orba, inny świat ze sobą po to, żeby otworzyć ten świat tam w tamtym świecie. I każdy orb daje nam inne zdolności w momencie, kiedy go trzymamy w rękach. To jest bardzo skomplikowane, ale tego w ogóle nie trzeba wiedzieć na tym etapie, zaczynając grę. Bo gra jest bardzo intuicyjna. Totalnie jest intuicyjna. Przede wszystkim do sterowania jest tylko drążek i jeden guzik. Jeden guzik do wszystkiego. Po drugie, nie ma żadnego HUD-a, czyli gra nic nie wyświetla. Wszystko jest intuicyjnie. Nie ma żadnego samouczka. Całe poznawanie świata polega na tym, że podchodzisz do czegoś i naciskasz jeden guzik i w tym momencie okazuje się, jak to działa i po co ci jest akurat w tym miejscu ten guzik. I uczysz się kolejnych mechanik, ich się robi bardzo dużo w pewnym momencie, ale od pewnego momentu używasz ich absolutnie intuicyjnie. I trzecia rzecz, o której warto powiedzieć, to jest prędkość tej gry. Te zagadki piętrzą się jedna za drugą, co doprowadzi do tego, że rozwiązujesz zagadki logiczne z prędkością 3-4 zagadek na minutę i otwierasz cały czas nowe światy. W związku z tym cały czas czujesz się jak jakiś mastermind, który opanował mechaniki tego świata. Co ciekawe, są walki z bossami też. Boże, jesteś mną i masz dwie szare komórki i rozwiązujesz je tydzień, nie? No jak masz jeden guzik. Myśleć? Jak masz jeden guzik, to chyba dwie szare komórki. Nie doceniasz mojej głupoty. Słuchajcie, ja mam tylko jeden problem z tą grą, bo też ją przeszedłem całkiem niedawno. Ja mam taki problem, że przechodziłem ją na raty. Co oznacza, że na przykład pograłem sobie, przez chwilę się wciągnąłem na 2-3 godziny w ciągu jednej sesji, a następnie miałem miesiąc przerwy i znowu zacząłem grać, przez co musiałem wrócić do tej gry i jeszcze raz sobie odświeżyć to, gdzie ja w ogóle jestem, jaka jest tutaj mechanika i co ja mam z tym zrobić. I zrozumieć pewne rzeczy, bo tu są takie nieoczywistości i to generalnie właśnie pokazuje, że to rzeczywiście może być któryś z twórców Limbo i Inside, no bo w Inside też były takie motywy, że musisz wyjść z myśleniem trochę poza schemat, czyli zrobić coś, co teoretycznie
myśli sobie, nie, no to chyba głupie, przecież nie powinienem skoczyć na tym, no to nie o to chodzi, skaczesz na tym i to o to chodziło. Mimo, że gra jest bardzo skomplikowana, to też unika takich sytuacji, że cię zapędza w kozi róg. To znaczy, że jeżeli już masz w któreś miejsce nie iść, bo tam jest wszystko zrobione, to ta gra ci o to odcina, żebyś nie chodził i nie błądził gdzieś wstecz. Czyli ona jakby myśli ułatwia ci cały czas rozwiązywanie. Nie robić backtrackingu bezsensownego. Jeżeli chodzi o to granie na raty, to nie ma takiej konieczności, ponieważ całość zamyka się w 5 godzin, czyli jak jest dzisiaj sobota na przykład, to jeszcze poniedziałek wolny, to spokojnie zdążycie dokończyć. Ale jest zmiana czasu, więc... Czyli godzina mniej na granie, tak. Czy godzina więcej? To nie wiadomo, może mniej, się nie mniej, stary. Mniej. To ta gorsza zmiana czasu. Łatwa platyna z tego, co widziałem, bo tak naprawdę jest tam 6 znajdzie. To na tym etapie mnie przekonałeś trochę. Headmiat, łatwa platyna. Jestem akurat... Kukun, zwany również Cytunem. Polecam. A ode mnie film, czyli The Warriors, rok 1979, Walter Hill. Nie powinniśmy zacząć się z butelkami. Warriors, ding, ding. Beznadziejne opisy fabuły. Grupa młodych Nowojorczyków próbuje wrócić do domu. To jest oczywiście opowieść o najróżniejszych gangach nowojorskich. To jest jakaś taka dystopia bardziej, nie? Bo to nie jest ani alternatywna. Dystopia, aczkolwiek w tamtych czasach, w tamtym okresie nie dość, że były takie gangi, które się właśnie przebierały w podobny sposób, to też byli ci superbohaterowie, którzy się przebierali w ten sposób przeciwko tym gangom. Tak, to przed Giulianim to się... Tak. To się rozgrywa zdecydowanie. No jest to opowieść o rywalizujących gangach. Jeden z tych gangów, tytułowi Warriorsi, wojownicy, muszą się przedostać z Bronxu na Coney Island najróżniejszymi środkami, głównie ulicami, ale też metrem i tak dalej. I każda z tych fantastycznych miejscówek staje się areną kolejnych pojedynków z gangami, które chcą zatrzymać ten zwycięski pokój. Była taka piosenka, taki numer, Stare Miasto się nazywało, jak się poruszać po mieście, tramwaj, autobus, metro i znowu. Tak, to jest chyba najkrótsza recenzja tego filmu. Generalnie dostanie się z Bronxu na Coney Island nie jest łatwe nawet dzisiaj, w rzeczywistości. Dopiero, gdy polują na ciebie krwiożercze gangi. Fantastyczna stylówka, fantastyczny klimat, fantastyczne bójki, ten brudny, ciężki klimat lat 70. No końcówka 70., więc już takie wejście w 80. trochę. Plus ten film jest tak epicki, że firma Rockstar, która robiła GTA, zrobiła dwie najlepsze gry, które zrobili poza seriami, które znamy. To jest tenis stołowy. No tenis zajebisty był. Kultowy i właśnie sequel do filmu Warriors, czyli Wojownicy. Nie wiem, a Manhunt, przepraszam bardzo? No jeszcze Manhunt, ale Manhunt był dość popularny. Chociaż Manhunt też był serią w sumie, bo... Manhunt był dość podobny, nie? Bo to też jest ten rodzaj jakiejś takiej wrażliwości. Ten silnik graficzny chyba ten sam jest tam wykorzystany, mam wrażenie. Tak. No i kurczę, no cała masa pamiętnych postaci, mnóstwo kultowych tekstów, tak jak powiedziałeś na początku, dużo jakiegoś takiego operowego tonu, rozpierducha, no bardzo, bardzo fajne kino. Chciałem zabrać, bo mam kolektorkę w formie kasety wideo. Nie wziąłeś, ale nie wziąłem, bo jestem, tak. Ale z tego, co widziałem, film kosztuje w internecie 9 zł w tym momencie. Bo jestem okropny. Tak, chyba jest dostępny w streamingu. Więc warto poczekać, aż będzie kosztował 4,50 i obejrzeć. Tak. Albo za bonusowe. Albo jak będzie w tej sekcji za darmo z reklamami, wtedy najlepszy sens. Tak, na Rakutenie. To widziałem właśnie. Widziałem ostatnio. Raz widziałem film na Rakutenie. Ja też puściłem sobie. Patrzę, za darmo, dobra. Ja pierdzie. Jako jedyna osoba, która używa Rakutenu w Polsce, tak. Tak jest. Słuchajcie, dzisiaj nie było polecajki książkowej, takiej 30-sekundowej, ponieważ poświęcimy książkom trochę więcej czasu, a właściwie rzeczom papierowym, bo już poświęciliśmy trochę, bo mówiliśmy o domie z papieru, więc to prawie jak książka. Z chłopakami też rozmawialiśmy o książce i o problemie trzech ciał, więc już jest jakaś tam polecajka. Natomiast ja mam dla was coś takiego i przyniosłem wersję fizyczną. W przeciwieństwie do Michała, szanuję widzów, dlatego przyniosłem, żeby pokazać, że mam i żeby pokazać, że jest coś takiego. Komiks nazywa się Kaczki, 2 lata na piaskach, więc można tutaj mnóstwo żartów umieścić związanych z kaczkami i z piaskiem. Ale tego nie zrobimy dzisiaj, bo to nie roast ani jednych, ani drugich. Natomiast komiks jest od Kate Beaton. Jest to bestsellerowa autorka, wyróżniona nagrodą Eisnera, czyli takim Pulitzerem, jeżeli chodzi o komiksy. Książka ta opowiada o toksycznym środowisku mizoginistycznym wręcz w miejscu pracy, a konkretnie w Kanadzie, czyli w kopalni piasku. Znaczy, no nie tylko kopalnia piasku, to jest kopalnia różnych rzeczy, natomiast jest tam strasznie dużo piasku i on się tam przewija. To jest opowieść o młodych ludziach, którzy nie mają w miasteczkach w Kanadzie, które są na wschodzie Kanady, za bardzo perspektyw na to, żeby żyć godnie, muszą wyjechać, żeby zarobić na swoje studia, muszą wyjechać i robić pracę, której no,
tak naprawdę nigdy w życiu nie chcieli robić, czyli pracować na kopalni, pracować jako magazynier na kopalni, gdzie na tej kopalni na przykład są temperatury dochodzące do minus 40 stopni Celsjusza wieczorami. I to jest opowieść o właśnie Kate, która, to jest jej taka autobiografia troszeczkę, gdzie kiedy ona zaczęła umieszczać nawet wczesne stripy komiksowe z tym związane, to ona jeszcze tam pracowała i pracownicy wtedy od razu do niej inaczej podchodzili. To jest o takim środowisku pracy, gdzie macie jedną kobietę na 40 mężczyzn, którzy wyjeżdżają poza dom, poza swoje rodziny. Czyli środowisko pracy z przeszłości, bo dzisiaj już takich nie ma. Tak, nie ma nigdzie już takich środowisk pracy, prawda? W żadnych gazetach, nigdzie ani nie ma żadnej takiej. Ani nigdzie takich toksycznych środowisk. Więc jest tam dokładnie tak. Jest to komiks o niczym. I to znaczy ja tak nazywam to. To są komiksy o niczym, opowieści o niczym, które ja uwielbiam. Uwaga, jak, Maciek znowu poleca, zacząłem się bać. Tak jak Craig Thompson, Blankets, to jest coś podobnego, czyli to jest obyczajówka. Po prostu absolutny obyczaj, jej przemyślenia, miejsca, do których ona się tam udaje, te rzeczy, które się dzieją dookoła niej. Tam nie ma jakichś niesamowitych twistów fabularnych, zwrotów akcji. To jest po prostu życie. I to jest chyba najpiękniejsze w tym wszystkim i najbardziej oddaje ducha tego komiksu. I polecam na święta. Jeśli lubicie życie, jeśli życie wam miłe. Lubicie nic, to jest bardzo fajna rzecz. Jeśli lubicie codzienny krupnik życia, to jeśli nie lubicie niczego. Warto albo sobie niczego. Popatrzeć na perspektywę po prostu życia innej osoby i wtedy możemy mieć jakiś punkt odniesienia względem naszego. Tak mi się wydaje, że... Ja bym nie chciał mieszkać w Kanadzie chyba, więc... Chyba Kanada jest najlepsza do życia, z tego co słyszałem. Chyba nie jest już. Już nie jest? Nie, już nie po jest. Tym komiku. Najlepsza do życia jest Finlandia. Finlandia jest uznana za kraj, w którym ludzie są najszczęśliwsi z tego, że żyją w tym miejscu. To Finlandia to jest też taki kraj? Jest Finlandia, tak. Aleksander Kwaśniewski mówił, że nie ma, że jest co innego. Ale jednak jest, okazuje się, że jest taki kraj. No to nie Finlandia, a Kanada właśnie. Kaczki 2 lata na piaskach. Serdecznie polecam. Tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek Zera Kultury, a ze mną zero kulturowali Marcin Sońta i Michał Walkiewicz. To nie był rebus, bo mamy dla was na końcu specjalnie na święta, co prawda niekoniecznie świąteczny, ale rebus. Odpowiedź na rebus z poprzedniego odcinka to było orbitowanie bez cukru. I kilka osób odgadło. Ktoś napisał, że jeszcze gorzkie gody, co też by pasowało trochę do tego słodzenia. Moim zdaniem tam akurat wszystko by pasowało do tego, co powiedziałeś. No sporo by pasowało, szczególnie do tego tutaj. Problem trzech chciał też by pasował. Twister. Tak. Teraz wychodzą Twisters w ogóle. Twisters. Widzieliście, nie? Źle to wygląda. Więc tak, orbitowanie bez cukru było. Natomiast dzisiaj mamy rebus następujący. Będzie to, słuchajcie, kultowa gra. Więc no, zademonstruję. Wstanę teraz. Która kamera? Tamta, ta? Nie, tamta, nie? Dobra. Tamta. Dobra, uwaga. To jest tak. Kultowa gra. No. I tyle. Zostawiamy was z tym przemyśleniem. Piszcie w komentarzu, co to mogło być. To nie jest PGA Tour Golf 2. Nie jest to PGA Tour, nie jest to Tiger Woods, nie jest to Mario Golf. Niekoniecznie jest to gra związana bezpośrednio z golfem. Odpowiadajcie na te pytania w komentarzu i dziękujemy wam serdecznie. Wesołych świąt! Wesołych. A. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.